sierpniu 2020 roku z rozkazu Władimira Putina Nawalny został otruty nowiczokiem. Przeżył, wrócił do Rosji i został zatrzymany na lotnisku. 18 stycznia 2021 roku sąd bezprawnie zdecydował o umieszczeniu Aleksieja Nawalnego w areszcie śledczym Matroska Tiszyna. Nawalny od lat walczy o nasze prawa. Teraz my zawalczmy o niego. Witam, tu Nawalny. Wymyśliliśmy, żeby przeprowadzić to śledztwo jeszcze kiedy leżałem na oddziale intensywnej terapii. Od razu umówiliśmy się, że opublikujemy je dopiero wtedy, kiedy wrócę do domu, do Rosji, do Moskwy, bo nie chcemy, żeby główny bohater tego filmu pomyślał, że się go boimy i że będę opowiadał o jego strasznej tajemnicy, będąc za granicą. Jeden z naszych widzów to najbardziej oddany wielbiciel naszej twórczości. To z jego rozkazu zostałem otruty. To Władimir Putin. On na pewno teraz patrzy i jego serce wypełnia nostalgia. To nie jest po prostu śledztwo. To jest może bardziej portret psychologiczny, bo chcemy zrozumieć, jak zwykły sowiecki oficer stał się maniakiem oszalałym na punkcie pieniędzy i luksusu. Nie tylko oszalałym, ale dosłownie gotowym niszczyć państwo i zabijać dla swoich skrzyń pełnych złota. Dlatego to jest bardzo symboliczne miejsce, żeby zacząć nasz film. Jestem w Dreźnie, a w tym niepozornym budynku szkicowali swoje pierwsze schematy korupcyjne ci, którzy później zorganizują największą grabież w historii Rosji. Oni po prostu ukradną wszystkie narodowe skarby. Ich lider, 33-letni Wołodia Putin, w przyszłości najbogatszy człowiek na planecie, mieszkał tu. W tamtych czasach wszystko było proste i poziom złodziejstwa odpowiadał poziomowi tego budynku. Władimira Władimirowicza zajmowało to, jak wykorzystując swoje stanowisko, zdobyć dobry radiomagnetofon z importu. Co do zasady, ani metody, ani krąg zaufanych osób nie zmieniły się. Po prostu wtedy interesowały ich magnetofony, a teraz ogromne państwowe przedsiębiorstwa. Siedzieli na uroczystościach i wychwalali dziadka Lenina, przyrzekali wierność komunistycznym ideałom. Teraz żegnają się w cerkwiach i uczą nas duchowości i konserwatyzmu. Dzisiaj zobaczymy to, co jak się uważa jest niemożliwe do zobaczenia z bliska. Wejdziemy tam, gdzie nikogo nie wpuszczają, pójdziemy do Putina w gości. Na własne oczy przekonamy się, że to człowiek, który w swoim pragnieniu luksusu i bogactwa zupełnie zwariował. Dowiemy się, czyimi pieniędzmi finansowany jest ten luksus oraz jak na przestrzeni ostatnich 15 lat dawana jest największa łapówka w historii i buduje się najdroższy w historii pałac. Pałac Putina. Historia największej łapówki. Putin, szeregowy pracownik KGB, przedstawiający się teraz jako wielki szpieg, przyjechał do Drezna w 1985 roku. Wow, agent wywiadu. On chce, żebyśmy tak myśleli, a tak naprawdę to szeregowy pracownik nawet nie tajnej rezydentury, a po prostu oficjalnego przedstawicielstwa KGB w zaprzyjaźnionych z ZSRR wschodnich Niemczech. Teraz nadworni propagandyści uwielbiają koloryzować ten okres w życiu Putina. Władimir Władimirowicz infiltrował teren wroga, a prawda to ten budynek, takie przytulne miejsce, gdzie grupa nierobów typu Putina siedziała na zebraniach i nagradzali się nawzajem pamiątkowymi prezentami, zupełnie jak dzisiaj. 21 listopada 1987 roku. Wystrojony Putin, nie uwierzycie, na balu towarzyszy broni. Uroczystość poświęcona przyjaźni KGB i Sztazji, rewolucji październikowej i nieuniknionemu zwycięstwu socjalizmu na całym świecie. Putinowi wręczono nagrodę, złoty znaczek jako symbol przyjaźni Niemiec i Związku Sowieckiego. Drużba z Sowieckim Sojuzem stała wieleniem serca każdego grażdanina GDR. Teraz taki klejnot można kupić w internecie za 3 euro. Przez cały wieczór Putin i jego koledzy czytali długie przemówienia, pili sowiecki koniak, oglądali zdjęcia, trzęśli się z dumy oddania ideom marksizmu-leninizmu. Mniej niż 2 lata później nie będzie po tym wszystkim śladu. Runie mur berliński. Wschodnie Niemcy razem ze Sztazji i przedstawicielstwami KGB przestaną istnieć. System zbudowany na kłamstwie i represjach upadł, ale pozostawił po sobie bardzo ważne dziedzictwo – archiwa. Bez względu na marzenia i oczekiwania Putinowi nie udało się w Dreźnie zrobić kariery ani się wzbogacić, ale za to poznał tu tych ludzi, którzy później staną się jego głównymi portfelami.
Uzbroiłem się w białe rękawiczki, pomaga mi David, dziennikarz niemieckiej redakcji Korrektiv. Tutaj mamy dokumenty Putina. Tę fotografię już widzieliśmy. Władimir Putin otrzymuje złoty znaczek, ale nie wszyscy zwrócili uwagę na tego pana. To nikt inny jak Siergiej Wiktorowicz Czemiezow, kiedyś szef przedsiębiorstwa Rostech, służył razem z Putinem. I w taki oto sposób widzimy na jednym zdjęciu dwóch najbogatszych ludzi w Rosji. Putin jest pewnie najbogatszym człowiekiem na świecie, a Czemiezow na pewno mieści się w piątce najbogatszych ludzi w naszym kraju. Po 30 latach on wciąż jest blisko, ale jako miliarder w służbie cywilnej. To jest bardzo ciekawe, na ile Niemcy wszystko bardzo dokładnie zapisywali. Tu jest na przykład program wieczoru i napisane jest, że o 18 będzie wzniesiony toast na cześć gospodarzy i każdemu zostanie wydana szklanka sowieckiego koniaku. Dalej są uroczyste przemowy, chwalą towarzysza Lenina, chwalą socjalizm, dają sobie pamiątki i zgodnie z programem, nie później niż o 19:45 Władimir Putin zaczyna tańczyć, bo o 19:45 zaplanowano tańce. Tu mamy dwie książeczki ze zdjęciami. Tę wiele razy pokazywano w telewizji, wiele razy ją widzieliście. To legitymacja Stasi. W niej jest nazwisko Władimira Władimirowicza Putina. Jest też taka sama legitymacja, w której jest zdjęcie sympatycznego człowieka. To Nikołaj Pietrowicz Tokariew, który stoi na czele Transnieftu. On, inaczej niż Czemiezow, nigdy nie potwierdzał, że pracował w KGB i w jego oficjalnej biografii jest 20-letnia luka i praca w górnictwie. Właśnie wypełniliśmy tę lukę. Numery tych legitymacji różnią się o jedną cyfrę. A to kolejny dokument, książka telefoniczna Stasi. Jest w niej rozdział Towarzysze, Przyjaciele. Otwieramy go. Numery telefonów do majorów Tokariewa i Czemiezowa są takie same. To znaczy, że ich biurka stały obok siebie. Właśnie tu, w Dreźnie, Putin ustalił swoje najważniejsze życiowe zasady, które później staną się fundamentami państwa rosyjskiego. Po pierwsze, zawsze mów jedno, a rób drugie. Kłamstwo i dwulicowość to najbardziej efektywne metody pracy. Po drugie, korupcja to fundament zaufania. Twoi najważniejsi przyjaciele to ci, którzy od wielu lat kradną i oszukują razem z tobą. I najważniejsza zasada – pieniędzy nigdy nie jest za dużo. Petersburg. Początek lat 90. Leningrad. Pomyślcie sami, jak świetnym szpiegiem był Putin w Dreźnie, skoro po powrocie z podróży służbowej do Leningradu wysłano go do niezbyt perspektywicznej pracy na uniwersytet. Pracował tam jego przyjaciel z czasów studenckich, Nikołaj Jegorow. To jeden z mało znanych, ale kluczowych i najbardziej zaufanych ludzi Putina. W latach 70. Jegorow i Putin siedzieli razem w ławce, przyjaźnili się. Uwagę zwrócono także na dwóch innych kolegów Putina z roku, jego najbliższych przyjaciół z tamtego okresu. To Ilgam Ragimow i Wiktor Chmarin. Wtedy połączyła ich pasja do sztuk walki. Zapamiętajmy ich. W 1991 roku właśnie Jegorow wyświadczył Putinowi przysługę, która na zawsze zmieniła życie przyszłego prezydenta. Polecił Putina do pracy w Urzędzie Miasta Petersburga w Komisji Spraw Zagranicznych. Wspominanie tych stron z biografii Putina jest ciekawe. On przecież lubi opowiadać, jak przeżywał rozpad ZSRR. Rozpad ZSRR był największą geopolityczną katastrofą stulecia. On osądza lata 90., lata rządów Jelcyna, demokracji, i wszystkich dookoła nazywa zagranicznymi agentami. Nie będę nazywać bandą tych ludzi, którzy byli u władzy w latach 90., ale chcę zwrócić uwagę na to, że w tamtym okresie zupełnie zrujnowana została sfera socjalna i przemysł, także obronny. Praktycznie zrujnowaliśmy siły zbrojne. Doprowadzili kraj do wojny domowej, do przelewu krwi na Kaukazie. A w tamtym okresie Putin, przebierając nóżkami, pobiegł pracować do jednego z najważniejszych demokratów tamtych czasów, radykalnego krytyka ZSRR Anatolija Sobczaka. I oto stało się. Człowiek, który przez całe życie marzył o pieniądzach, w końcu się do tych pieniędzy dorwał. Znalazł się na stanowisku, na którym było co kraść i gdzie dają łapówki, i tutaj nasz Władimir Władimirowicz się rozwinął.
Najbardziej znanym i dobrze zbadanym tematem są licencje eksportowe. Putin wydawał takie licencje firmom, którym pozwalano sprzedawać za granicę produkty naftowe, drewno, aluminium, miedź, bawełnę, czyli dowolne surowce w zamian za żywność, dosłownie ropa w zamian za cukier i ziemniaki, drewno w zamian za jedzenie dla niemowląt. Anatoliju Aleksandrowiczu, właśnie dostałem wiadomość, że na Ukrainie zostało zakupione i przygotowane do wysłania do nas, do Petersburga, 2,5 tysiąca ton cukru. W ten sposób ratujemy sytuację? Nie będziemy mówić hop, dopóki nie przeskoczymy. Putin osobiście rozdzielał licencje i jak się później okazało, dawał je jednodniowym firmom związanym z nimi jego przyjaciółmi. Schemat był prosty. Surowce wyjeżdżały za granicę, podstawione firmy otrzymywały za to pieniądze, ale produkty barterowe nie docierały. To nasza ojczyzna, to najdroższe, co mamy. Jednym z najważniejszych miejsc, na których Putin zarabiał, był port morski. To legendarne miejsce, jeden z symboli bandyckiego Petersburga. Na początku lat 90. ten strategiczny obiekt zamienił się w teren rządzony przez kryminalistów, gdzie strzelali, zabijali i ciągle coś dzielili. Portem kierował jeden z najsłynniejszych wówczas mafijnych bossów, Ilja Traber, pseudonim Antykwariusz. Ale bandyci bandytami, a wszelkiego rodzaju dokumenty i pozwolenia wciąż ktoś musiał podpisywać. Właśnie tym zajmował się urzędnik Putin. Formalnie reprezentował interesy państwa, a w rzeczywistości pomagał bandytom działającym w porcie, obsługiwał ich interesy, pomagał prawdziwym twardzielom w rozwiązywaniu ich problemów. Weźmy dla przykładu terminal naftowy w porcie. Traber był przewodniczącym Rady Dyrektorów. Udziały kontrolował szef tak zwanej mafii tambowskiej Gennadij Pietrow. A sam Putin? Tu powołam się na nie kogokolwiek, a na szefa Gazpromnieftu Aleksandra Diukowa, który był wówczas dyrektorem generalnym terminalu. Putin wspierał projekt. Łatwo można sprawdzić, komu jeszcze Putin pomagał. Produkty naftowe za pośrednictwem terminalu eksportował za granicę Gennadij Timchenko, przyszły miliarder, główny handlarz rosyjską ropą i jeden z najbardziej znanych przyjaciół Putina. Mają jakieś dziwne nazwiska. Timchenko, typowi Moskwianie. Myślę, że powinienem trzymać się od nich z daleka. To wtedy rozpoczęła się historia jego dochodowego biznesu, firmy handlującej ropą Gunvor. Kiedy Putin został prezydentem, 4 z 5 największych koncernów naftowych w naszym kraju nie sprzedawały ropy bezpośrednio za granicę, ale za pośrednictwem szwajcarskiego pośrednika firmy Gunvor. W ten sposób Timchenko, nic nie robiąc, zarabiał gigantyczne pieniądze. Przez cały czas istnienia Gunvoru uważano, że Putin miał tam tajne udziały. Nawet Departament Skarbu USA oficjalnie twierdził, że Putin miał dostęp do pieniędzy Gunvor. Ale przez wiele lat nie było jasne, na kogo te udziały były formalnie zapisane, a potem się okazało, że przez cały czas w Gunvorze był tajny udziałowiec Piotr Kolbin. Nikt nie rozumiał, skąd się wziął ten zadziwiający akcjonariusz i jak człowiek, który sam twierdzi, że nie zajmuje się biznesem, mógłby mieć miliony dolarów, żeby zainwestować w Gunvor. W 2016 roku dziennikarze odkryli, że Piotr Kolbin był serdecznym przyjacielem Putina z dzieciństwa. Dorastali w tej samej wiosce, chodzili razem na dyskoteki, ich rodziny się przyjaźniły. I stało się oczywiste. Kolbin był właścicielem akcji Putina. Siedzicie teraz i myślicie, co z tego wynika? Dawali Putinowi łapówki w kopertach? Tak. Jeden z uczestników petersburskich potyczek z lat 90. Maksim Freidzon, opowiadał w wywiadzie, jak działał schemat współpracy z urzędem miasta. Jeśli trzeba było coś załatwić, należało pójść do Komisji Spraw Zagranicznych, wysłuchać przemówienia o znaczeniu partnerstwa gospodarczego, a Putin po prostu zapisywał na kartce kwotę prowizji, małą, 10-20 tysięcy dolarów, i dopowiadał, że dokończyć sprawę, czyli zanieść pieniądze, trzeba do jego asystenta Lioszy Millera. Teraz Millera nie trzeba przedstawiać. Od prawie 20 lat jest szefem naszego skarbu narodowego, Gazpromu. Jest lepszy w przyjmowaniu łapówek niż w zarządzaniu państwowym przedsiębiorstwem. W 2008 roku Miller chwalił się, że za 7-8 lat Gazprom stanie się najcenniejszą firmą na świecie z kapitalizacją w wysokości biliona dolarów. W tym czasie Gazprom wart był 360 miliardów. Minęło 12 lat, a kapitalizacja Gazpromu wynosi około 70 miliardów, nie wzrosła, a spadła 5-krotnie. Doskonały przykład pracy zespołu Putina. Nie jest mi wstyd za moich przyjaciół. I najważniejsze, nie można opowiedzieć historii urzędnika Putina bez historii banku Rosja. Nie byłoby Rosji, nie byłoby Putina. Bank ten został utworzony jeszcze przez Leningradzki Komitet Regionalny KPZR, ale w 1991 roku, kiedy zarówno Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, jak i Komitety Regionalne przestały istnieć, mer Petersburga Sobczak nakazał reorganizację tego banku. Zarządził, żeby uporządkować aktywa, a na ich podstawie stworzyć zwykłą strukturę handlową,
która pomagałaby gospodarce biedującego Petersburga, i zlecił to Putinowi. Akcjonariuszami banku byli przyjaciele, w pierwszej kolejności Jurij Kowalczuk. Został on i jest do dziś głównym udziałowcem i zarządcą. Tyle, że na początku lat 90. Rosja była tylko małym bankiem przy urzędzie miasta, a teraz jest gigantycznym potworem bankowym, który obsługuje najważniejszych łapówkarzy i przechowuje osobiste pieniądze Putina. Poleciłem, żeby tam przelewano moją pensję. Wszystko nielegalnie zdobyte, podarowane i skradzione przez gang Putina jest tutaj bezpieczne. Bank ma bardzo dźwięczną i symboliczną nazwę. On nazywa się Rosja. Bez względu na to, że od czasów urzędu miasta Petersburga minęło 30 lat, wielu z was nie było wtedy nawet na świecie, dobrze znacie wszystkich uczestników tych legendarnych wydarzeń. Spójrzcie na tablicę pamiątkową tylko jednego komitetu kierowanego przez Putina. Jest na niej cała ekipa łapówkarzy, która kiedyś dzieliła pieniądze z kopert, które zbierał Lyosha Miller. Miedwiediew został premierem i prezydentem, Miller trafił do Gazpromu, Zubkow jest także byłym premierem i przewodniczącym Rady Dyrektorów Gazpromu, Sieciń, sekretarz, który nosił za Putinem teczkę, był ministrem, a teraz jest szefem Rosnieftu, prawie jakby nieoficjalna lista najbogatszych Forbesa. A to Czurow, jemu polecono sfałszowanie wyborów, aby niechcieni kandydaci nie byli wybierani i nie przeszkadzali kraść. Marina Jentalceva została szefową protokołu Putina. W sąsiednich gabinetach siedzieli German Grief, obecnie szef Sbierbanku, Kudrin, szef Izby Obrachunkowej, Kozak, były minister, obecnie w administracji prezydenta, i wielu innych. Od ponad 30 lat są urzędnikami na szczytach władzy i opowiadają nam, jakie przeklęte były lata 90., a sami są uosobieniem wszystkiego, co najgorsze w tamtym czasie. Moskwa. To stare, dobrze znane historie, które opisywali dziennikarze. Już w czasie pracy Putina u mera Sobczaka miały miejsce skandale, śledztwa i raporty o korupcji. Gazety pisały o machinacjach Putina. I tak naprawdę Putin powinien był trafić do więzienia jeszcze wtedy, w 96 roku, kiedy on i Sobczak stracili władzę po przegranych wyborach. Putin działał w sztabie wyborczym Sobczaka i w tamtym momencie zdał sobie sprawę, że uczciwe wybory to straszna rzecz. Przecież można je przegrać. Tu pojawiło się dwóch aniołów stróżów, którzy uratowali naszego Władimira Władimirowicza. Ci z was, którzy są trochę młodsi, mogą zapytać tych, którzy pamiętają lata 90. Kogo wtedy uważano za uosobienie korupcji? Gwarantuję wam, że usłyszycie dwa nazwiska. Paweł Pawłowicz Borodin, zarządzający majątkiem Jelcyna. Ówczesne gazety były pełne opisów skandali związanych z łapówkami na jego budowach. Myślę, że w Ameryce, w Szwajcarii, gdzie operuje się bilionami dolarów, złodziei nie jest mniej, na pewno jest dużo więcej. A jakoś nikt o nich nie pisze. I Anatolij Borisowicz Czubajs, jego nie trzeba przedstawiać. Tym dwóm wspaniałym ludziom musimy podziękować za to, że od 96 roku Putin osiadł na Kremlu, najpierw w administracji prezydenckimi nieruchomościami u Borodina. Jak wiecie, administracja nieruchomościami prezydenta zajmuje się sprawami technicznymi i finansowymi wszystkich najważniejszych organów władzy. Ja będę miał pieczę nad kwestią umów, jestem w końcu prawnikiem z wykształcenia. A potem Anatolij Czubajs, cytuję, zaproponował silnego kandydata, z którym pracował w Petersburgu, do pracy w administracji prezydenta. I tak Putin został szefem Wydziału Kontroli Administracji Jelcyna. Zobaczcie, jaka ironia. Główni łapówkarze tamtych czasów zastanawiali się, kogo mianować na stanowisko tego, który ma ich sprawdzać. Kto będzie sprawdzał i skrupulatnie ignorował korupcję? I wybrali Putina. Mój zawód jest dla mnie ciekawy. Putin dostał państwową daczę w historycznym majątku Archangielskoje, służbowy samochód, ale o jego stylu życia niewiele wiadomo. Znaleźliśmy jednak bezpośredniego uczestnika wszystkich wydarzeń. To była żona Putina, Ludmiła. W połowie lat 90. Ludmiła Putina podczas podróży do Hamburga poznała Niemkę o imieniu Irene. Zaprzyjaźniły się i pisały do siebie. Przez kilka lat wysyłały sobie odręczne listy, w których Ludmiła szczegółowo opowiadała o swoim życiu. To są te listy z lat 1996, 97 i 98. Potem przestały utrzymywać kontakt. Była koleżanka napisała nawet książkę o swojej przyjaźni z Ludmiłą. Ma tytuł Pikantna przyjaźń. Została wydana po rosyjsku w 2002 roku, ale niestety szybko zniknęła z półek. Tam są doskonałe zdjęcia już rozpoznawalnych córek Putina, czy też tych kobiet, jak on sam je nazywa. Wspomniano jedną kobietę, wspomniano drugą. Dokładnie przestudiowaliśmy każde słowo, zarówno w książce,
książce, jak i w listach. Zasadniczo to nieciekawe z naszego punktu widzenia historii o sprawach osobistych, pogodzie, dzieciach i horoskopach. Jednak coś ważnego można tam znaleźć. Po pierwsze, skąd te listy były wysyłane? Na górze strony można znaleźć numer telefonu. Ludmiła Putina wysyłała te listy albo z domu, albo z biura, jak sama pisze. A tym biurem był port morski w Petersburgu. Ten sam, który dzięki pomocy urzędnika Putina stał się własnością mafijnego bossa Illi Trabera. Co tam robiła żona urzędnika? Albo to, biuro o nazwie Interkommerz Warnig. To Matthias Warnig, bankier i były pracownik Stasi, który pracował z Putinem w Niemczech, a następnie przeniósł się do Petersburga, aby kierować Dresdner Bank. Niemiecka koleżanka dziwiła się, jak bliscy byli sobie Putin i Warnig. Ten ostatni zapłacił za leczenie Ludmiły za granicą, brał na siebie koszty rodzinnych wakacji Putinów, hotele były rezerwowane na jego nazwisko. To się nazywa łapówką w naturze. Putin pracuje w administracji prezydenta, a niemiecki bankier i były oficer wywiadu pokrywa wydatki jego rodziny. Wydaje mi się, że to należy nazwać ulubionym określeniem Putina – zagraniczny agent. Nie my wymyśliliśmy sam termin zagraniczny agent. Taka ustawa działa od lat 30. w USA. Była przyjęta według mnie w 1938 albo 1939 roku i działa świetnie. Wydatki Warniga na rodzinę Putina opłaciły się. Dziś ten człowiek jest dyrektorem zarządzającym Nord Stream, a także członkiem zarządów Rosnieftu, Transnieftu, Banku Rosji, Rusalu, członkiem Rady Nadzorczej VTB i Rady Administracyjnej szwajcarskiego Gazpromu. Oprócz urlopów, do których jeszcze wrócimy, od razu widać obsesję rodziny Putinów na punkcie nieruchomości. W tym czasie otrzymali już jedno mieszkanie służbowe w Petersburgu. Przy przeprowadzce do Moskwy jedyne, co martwiło Putinów, to czy dostaną nowe mieszkanie od miasta i czy zabiorą im stare. Ludmiła z irytacją opowiada, że ich przyjaciele, Czemiezowie, już otrzymali dwupiętrowe mieszkanie i opisuje każdy kąt z dokładnością do metra kwadratowego. Nawiasem mówiąc, z Sieczynem była podobna historia. Poznajemy tę opowieść już nie z listów, ale z wydanej niedawno książki o Putinie. Tam wspólny znajomy Putina i Sieczyna opowiada, jak trafili do służbowych mieszkań po przeprowadzce do Moskwy. Kiedy Władimir Władimirowicz odwiedził Igora Iwanowicza, zapytał, ile metrów ma jego mieszkanie. Mieszkanie Sieczyna miało 317 metrów kwadratowych, Putina 286. Putin powiedział tylko gratulacje, ale Sieczyn miał wrażenie, jakby chciał go zabić strzałem w głowę. Po tym przez kilka tygodni nie rozmawiali ze sobą. Z listów Ludmiły dowiadujemy się o życiu Putina pod koniec lat 90., z kim rozmawiali, dokąd jeździli. Ludmiła opisuje każde wakacje. Na przykład w 96 roku Putin spędził 6 tygodni w Davos z rodziną Szamałowów, z którą 15 lat później połączą ich więzy rodzinne. Kilka razy w roku rodzina urzędnika wyjeżdża do Francji, latem odpoczywać nad morzem, a zimą na narty. A to mój ulubiony fragment. Ludmiła Putina ujawnia typowe kłamstwa męża. Opisuje, jak latem 98 roku wyjechali na 6 tygodni na wakacje do Cannes. 22 lipca Putin musiał nagle przerwać urlop i wrócić do Moskwy. Został mianowany dyrektorem FSB. Wybór Władimira Władimirowicza Putina nie jest przypadkowy. To profesjonalista, człowiek z doświadczeniem we wszystkich zadaniach stojących przed Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Te wydarzenia są również opisane w jedynej oficjalnej biografii Putina. Tylko według jej wersji wakacje nie były w Cannes nad Morzem Bałtyckim i to nie była cała rodzina Putinów, a tylko Ludmiła. Jesteśmy zaskoczeni degradacją służb specjalnych i szerzącą się korupcją. A czemu tu się dziwić, jeśli w 98 roku szefem najważniejszej agencji wywiadu został urzędnik, którego rodzina półtora miesiąca mieszkała w hotelu na Lazurowym Wybrzeżu? Za jakie pieniądze? Jasne, że za pochodzące z korupcji. Oczywiste jest, że tacy sami złodzieje robią z niego dyrektora FSB, aby rozwiązywał ich problemy. Popatrzcie na te zdjęcia. Opalony Putin, który przyleciał z Francji, siedzi obok Kirienki w dniu swojej nominacji i cieszy się z powrotu do domu. Dla mnie powrót do pracy w służbach bezpieczeństwa jest jak powrót do domu rodzinnego. Jako szef FSB Putin zrobił to, do czego został wyznaczony. Pomógł skorumpowanym urzędnikom uniknąć odpowiedzialności. Ówczesny prokurator generalny Jurij Skuratow szukał haków na rodzinę Jelcyna. Oskarżał ich o kradzieże i korupcję. Żeby zneutralizować Skuratowa, FSB zorganizowała operację, której efektem było pokazanie w telewizji kompromitującego filmu z człowiekiem podobnym do prokuratora. Zobaczycie Państwo człowieka podobnego do prokuratora generalnego w towarzystwie dziewczyn na telefon. Mamy obowiązek uprzedzić. Tego nie mogą oglądać
dzieci. Po publikacji Putin stwierdził, że na nagraniu jest Skuratow i że powinien on zrezygnować ze stanowiska. Moje zdanie na ten temat jest znane. Ono odpowiada stanowisku prezydenta i premiera. Jurij Ilicz powinien ustąpić ze stanowiska. Skuratow został usunięty, skorumpowana rodzina Jelcyna uratowana. 4 miesiące później, zdając sobie sprawę z tego, że nie znajdą człowieka bardziej wiarygodnego, to właśnie rodzina Jelcyna, Tania i Walia Jumaszewowie, czynią Putina następcą, najpierw premierem, a potem prezydentem Rosji. Pałac. Jak tylko Putin umocnił swoją pozycję we władzach Rosji, czyli podporządkował sobie telewizję i sądy oraz stworzył system fałszerstw wyborczych, rozpoczęła się i trwa do dziś największa operacja dzielenia i przywłaszczania sobie Rosji. Kawałek dla każdego przyjaciela. Jeden pilnuje gazociągów Gazpromu, drugi zaczyna doić Rosnieft, trzeci przejmuje największe projekty budowlane. Banda łapówkarzy i oszustów z Petersburskiego Urzędu Miasta przejęła wszystkie kluczowe stanowiska i ogłosiła się menedżerami i zbawcami Rosji. Ale mimo tego, że nasi bohaterowie przebrali się i otoczyli się setkami ochroniarzy, kluczowa zasada, dzięki której wszystko działało od czasów lat 90. w Petersburgu, nie zniknęła. Chcesz okradać budżet państwa? Podziel się z Putinem. Zgadzam się, umowa stoi. A jeśli kiedyś Putin pisał na kartce niewielkie kwoty w dolarach, Aljosza Miller je dla niego zbierał, to tym razem napisali na kartce słowo. A to słowo to pałac. To największa budowa na świecie. Najbardziej tajny i strzeżony obiekt w Rosji, bez przesady, to nie jest dom pod miastem, nie dacza, nie rezydencja, to całe miasto, a raczej królestwo. Są tu mury nie do zdobycia, własny port, własna ochrona, cerkiew, własny punkt kontroli bezpieczeństwa, strefa zakazu lotów, a nawet własne przejście graniczne. To jest odrębne państwo w granicach Rosji, a w tym państwie jest jeden król, którego nie można zmienić – Putin. Poczekajcie, powiecie, słyszeliśmy o tym pałacu. Wiemy, że był budowany dla Putina, a potem, gdy cała historia została ujawniona, budowa została zamrożona, a jakiś biznesmen kupił pałac. Opowiadacie nam starą historię. Mylicie się. Tej historii nikt nie zna. Po pierwsze, nie wyobrażacie sobie nawet prawdziwych rozmiarów tego pałacu. Po drugie, nie było żadnej sprzedaży. To iluzja prawna, inscenizacja stworzona z pomocą kilku fałszywych transakcji i aktywnej kampanii medialnej. Jedynym prawdziwym gospodarzem tego słynnego miejsca od samego początku do dnia dzisiejszego jest Władimir Władimirowicz Putin. I po trzecie, zaglądając do środka, zrozumiecie, że prezydent Rosji nie jest zdrowy psychicznie. Ma obsesję na punkcie bogactwa i luksusu. Wyobrażacie sobie księstwo Monako? To mały, ale odrębny kraj. A tu mówimy o nieruchomości wielkości 39 księstw Monako. Został zbudowany tak, żeby nie można się było do niego dostać ani drogą lądową, ani morską, ani powietrzną. Tysiącom ludzi, którzy tam pracują, zabroniono zabierać ze sobą nawet prosty telefon z aparatem fotograficznym. Przyjeżdżające samochody są sprawdzane w kilku punktach kontrolnych przy pomocy lusterek i kanałów z kamerami wideo. Bagażniki i schowki są przeszukiwane, ale my i tak razem trafimy do środka. Co to takiego? Oszaleliście? Przez wiele lat pokazywaliśmy wam majątek skorumpowanych urzędników z powietrza, z zewnątrz, ale pałac tego najbardziej skorumpowanego pokażemy wam od środka. Oprócz wycieczki po carskich komnatach, jestem pewien, że czekacie na nią z niecierpliwością, dowiecie się, że prawdziwy pałac Putina to nie jest po prostu ten budynek, ale do tego 7800 hektarów ziemi, prawie 300 hektarów winnic w 4 różnych miejscach, zamek, winnice, fermy ostryk i niekończący się luksus. Opowiem wam, skąd ten pałac się wziął, za czyje pieniądze został zbudowany i za czyje pieniądze dalej go budują, nawet teraz. Witam, nazywam się Georgii Alburow. Jak już pewnie się zorientowaliście, to okoliczności, do których nie przywykliśmy. Jesteśmy w kraju krasnodarskim, na wybrzeżu Morza Czarnego, dosłownie 3 km od słynnego pałacu Putina. Dotarliśmy tu bardzo dziwną drogą, wymieniliśmy bilety, wysiadaliśmy nie na swoich stacjach, wymienialiśmy karty SIM, wymienialiśmy telefony i przeprowadziliśmy całą operację specjalną, żeby tu trafić. Wszystko po to, żeby nie śledziła nas policja, FSB, pracownicy Centrum E, którzy zawsze to robią, kiedy przyjeżdżają.
wjeżdżamy do kraju Krasnodarskiego. Udało nam się teraz to zrobić. Teraz jesteśmy kilkaset metrów od brzegu i w promieniu dziesiątek kilometrów żaden policjant nie wie, co my tu robimy. I to bardzo dobrze, bo właśnie teraz będziemy uruchamiali drona i zrobimy dla was legendarne zdjęcia pałacu Putina. Tego pałacu jeszcze nikt nie widział z drona. On jest tajny. I to na tyle, że pilnuje go Federalna Służba Bezpieczeństwa. Wszyscy mówili, że nie da się tego sfilmować. Sami tak myśleliśmy, a potem spróbowaliśmy. Nie wyszło, spróbowaliśmy ponownie. Podjęliśmy 4 próby, ale udało się tylko raz. Przedstawiamy Państwu najbardziej tajny pałac w Rosji. Pałac Putina pod Geleńczykiem. Oto on, przed Wami. To największy prywatny dom w kraju. Jego oficjalna powierzchnia według dokumentów to 17 691 m2. Nawet nie ma go z czym porównać. Najbardziej luksusowe wille na Rublowce są kilka razy mniejsze. To nowy Wersal albo nowy pałac zimowy, po prostu miejsce dla cara. Podziwiamy go z zewnątrz, na razie tylko z zewnątrz. Podlećmy na tyle blisko, żeby zobaczyć wszystko dokładnie. I co tu się dzieje? Tu jakiś niebieski brezent, okna zasłonięte, basen nie działa, na ziemi leżą materiały budowlane. Widać ledwo zauważalnych na tle pałacu robotników. Co się dzieje? Dlaczego trwa budowa? Na zdjęciach satelitarnych sprzed 6 lat było widać, że pałac jest ukończony. Wyjaśnili nam to robotnicy. Wszystko było rzeczywiście gotowe dawno temu, ale potem doszło do katastrofy. Ona nazywa się pleśń i niechlujstwo. Pałac zaprojektowano z błędami. Nie działała wentylacja, przeciekał sufit, panowała wysoka wilgotność. Zdecydowali się wszystko przerobić, dokładnie wszystko. Obdarli ściany, zdarli marmur, zabrali wszystko, co było wartościowe, dosłownie wyrzucili miliardy do śmietnika i zaczęli pracę od nowa. Ale to, co dla Putina jest stratą i bólem głowy, dla nas jest szansą, żeby dowiedzieć się więcej o jego pałacu. Do rekonstrukcji zaangażowano wielu ludzi i oni z przyjemnością opowiedzieli nam o każdym metrze tego wielkiego projektu. To na przykład dendrarium. Tam zebrane są rzadkie i unikalne drzewa. Dla tych roślin, które nie rosną dobrze w takich warunkach klimatycznych, zbudowano oranżerię o powierzchni 2500 m2. O te drzewa i o te rośliny dba około 40 ogrodników. Lecimy dalej i widzimy ścianę zieleni, a w jej środku rzeźby. Żal, bo nie możemy dojrzeć, kogo przedstawiają. Może to pomnik patrona Jelcyna, może to Liosza Miller z kopertą, a może to popiersie królowej złodziejstwa. Albo kompozycja rzeźb tych kobiet. Dalej bardzo ważny obiekt, cerkiew. Nie świątynia Ministerstwa Obrony i nawet nie wygląda na prawosławny. Dużo jakichś kontenerów, w których mieszkają robotnicy. Widzimy gigantyczny 80-metrowy most. W dowolnym regionie Rosji otwarcie takiego byłoby wielkim wydarzeniem, a tutaj jest on po prostu potrzebny, żeby dostać się do herbaciarni. Z prawej strony widzimy lądowiska dla śmigłowców. Dziwne, bo wcześniej były 3. Z jednego zrezygnowali i usypali w tym miejscu górę, dziwną górę, do której można wjechać do środka. W którymś momencie na zdjęciach satelitarnych zobaczyliśmy, co kryje się w środku tej góry. Prostokąt z zaokrąglonymi kątami o rozmiarach 56 na 26 metrów. To lodowisko do hokeja. No przecież, po co komu pałac, w którym nie można pograć w hokeja? Ciekawe. Podziemny stadion do hokeja widzimy pierwszy raz. Można rozpoznać zamiłowanie gospodarza do bunkrów. On ewidentnie lubi siedzieć pod ziemią. Pewnie wyobraża sobie, że jest gnomem pilnującym złota z filmu Władca Pierścieni. Wykonawcy potwierdzili nam, że to prawda, że zakopali pod ziemią lodowy pałac sportu, wysoki, jak 5-piętrowy blok. Nieco zszokowani lecimy dalej, do tej części pałacu, która odpowiada za jego utrzymanie. Widzimy budynek o powierzchni 200 m2 z wieżą i klimatyzacją. Nie jest podpisany w dokumentach, ale do niego dochodzi ropociąg, a od niego biegną instalacje grzewcze. To znaczy, że to po prostu kotłownia. Ogromny maszt dalej odpowiada za łączność. Tam są nadajniki operatorów sieci komórkowych i anteny wykorzystywane do łączności przez rząd. Tam daleko znajduje się własna stacja benzynowa. Widzimy kilka budynków gospodarczych i kompleks z garaży. Z prawej internat dla personelu. Tam mieszka personel nie najwyższej kategorii, a ochrona i budowlańcy. Obok jest mózg całego kompleksu. Budynek centrali. Tutaj pracują najważniejsi menedżerowie.
Wcześniej mógł to zobaczyć tylko Putin z helikoptera, teraz możecie także i wy. Odlećmy na tyły pałacu, żeby zobaczyć jeszcze kilka obiektów. To ogromny płot, przez który żaden złodziej z zewnątrz nie przejdzie. Z prawej budynek, dla którego został zbudowany 80-metrowy most. To domek dla gości, nazywany herbaciarnią. Ma powierzchnię 2500 metrów kwadratowych. A to amfiteatr, który dostarcza wielu trosk. Ten prosty budynek jest budowany i przebudowywany nieprzerwanie przez lata. Właściciel pałacu jest wyraźnie niezadowolony z wyniku. Może to miejsce powinno być przystosowane do walk gladiatorów, na przykład między Sieczinem a Czemiezowem. Może wiolonczelista Rołdugin krytykuje akustykę? Możemy tylko zgadywać, ale robotnicy ciągle się tam roją. Odlatujemy jeszcze. Jak dojść na plażę? Włożyłeś kąpielówki, wziąłeś płetwy, ale jak zejść? Przecież to góra. A oto wejście do specjalnego tunelu. Zbudowali go ci sami ludzie, którzy budują metro. To wyjątkowa konstrukcja, która umożliwia nie tylko wygodny dostęp do morza, ale także schronienie na wypadek wojny czy ataku mieszkańców Geleńczyka. A ten tunel ma mały sekret, który zdradził nam jeden z budowniczych pałacu. Tu, widzicie? Coś w rodzaju drzwi. Zobaczcie drugie zdjęcie, na nim widać trochę więcej. A to jest miejsce na planie tunelu. To, moi przyjaciele, jest sala degustacyjna, specjalnie zamaskowana górą. W rzeczywistości jest to ogromne okno, które ma najlepszy możliwy widok na morze. Tutaj można rozkoszować się lampką wina, a co najważniejsze dla naszego narodowego przywódcy, to nie jest jakiś balkon, na którym ciągle jesteś w niebezpieczeństwie, ale bardzo bezpieczne podziemne miejsce, gdzie nic ci nie zagraża. Teraz to, czego nie da się pokazać przy pomocy drona. To ten ogromny kompleks pałacowy o powierzchni 68 hektarów, ale w rzeczywistości terytorium pałacu jest około 100 razy większe. Przyległa działka, lasy i góry o powierzchni 7 tysięcy hektarów, 70 milionów metrów kwadratowych, należy do FSB. A we wrześniu 2020 roku został w całości wydzierżawiony do 2068 roku firmie będącej właścicielem pałacu. Wiecie, w jakim celu? Do badań naukowych i działalności edukacyjnej. W rzeczywistości jedynym celem wynajęcia tego gigantycznego kawałka ziemi, który jest 3,5 raza większy od sąsiedniego Geleńczyka, jest stworzenie czegoś w rodzaju buforu wokół pałacu Putina, aby nikt nie mógł przypadkowo spacerując po pięknych miejscach podejść zbyt blisko ogrodzenia tajnego obiektu. I to nie tylko na ziemi. Zwykle, aby wypłynąć w morze łódką, trzeba postępować zgodnie z procedurą, zadzwonić do lokalnego oddziału granicznego FSB i powiadomić o swoich planach. Czysta formalność, ale nie tutaj. Dobry dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Chcecie popłynąć za Krynicę, czy po prostu chcecie łowić tu, w rejonie Praskowiejewki? Chcielibyśmy od Dżanchotu do Krynicy. Mniej więcej na tym obszarze chcielibyśmy popływać. W takim razie jest do was wielka prośba. Zna pan przylądek i dokopas? Tak myślę. To za skałą Parus, tak? Tak, obok skały Parus jest taki duży przylądek. Będziecie go musieli opłynąć w odległości mili. Mili? Tak. A co tam jest? Jakaś awaria czy co? Nie, to jest po prostu nasza prośba do was, żeby do tego terytorium się nie zbliżać na odległość mili. Jeśli tam popłyniecie, to proszę według tych wytycznych. A proszę powiedzieć, z tym przylądkiem i dokopas to zawsze tak jest, czy tylko w jakieś konkretne dni? Zawsze. Rozumiem. Czyli to trzeba będzie ustalać z jakimś innym departamentem, z Federalną Służbą Ochrony, tak? Tak, oczywiście. A pisemnie, czy można też przez telefon z oficerem dyżurnym? Tego nie da się w żaden sposób ustalić. Zrozumiałem. Czyli wszystkich rybaków z powodu daczy Putina wysyłają na otwarte morze, żeby omijali przylądek i dokopas 2 kilometry od brzegu. I wszystko po to, żeby nikt przypadkowo nie zobaczył z bliska tego, co zbudowano na tym przylądku. Z powietrza też nie dostaniesz się do pałacu. Nad nim znajduje się strefa zakazu lotów. Jak w przypadku elektrowni jądrowych lub obiektów wojskowych. W zarządzaniu Ministerstwa Transportu podano adresy i numery osób odpowiedzialnych za tę strefę. Sprawdzamy w Google ten adres. Albo za strefę zakazu lotów nad pałacem Putina odpowiedzialny jest sklep internetowy Szustrik, albo służba pograniczna FSB. Dlaczego FSB miałaby ustanowić strefę zakazu lotów nad prywatnym pałacem? To pałac tej samej osoby, za której bezpieczeństwo odpowiada. To dla mnie bardzo ważne. Już mówiłem, że bez tego nie da się pracować.
Jak udało się to zbudować w tajemnicy? Krzyczy teraz każdy normalny człowiek. Podziemne stadiony hokejowe, tunele wewnątrz góry to kolosalne prace budowlane i nie mniej kolosalne pieniądze, które ktoś musiał zapłacić. Wszystko wyjaśnimy i teraz wam opowiemy. Znowu cofamy się w czasie, mniej więcej do tego miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Rok 2005. Putin dopiero co rozpoczął swoją drugą kadencję. Tam, gdzie teraz stoi pałac, jest szczere pole, a dokładniej góra. Odpowiadający za prezydenckie nieruchomości przyjaciel Putina z czasów pracy w petersburskiej administracji, Władimir Korzyn, podpisuje umowę inwestycyjną na budowę w tym miejscu całorocznego dziecięcego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Zgodnie z umową budowa będzie realizowana wspólnie przez administrację prezydenta i inwestora, firmę Lirus. Oczywiście nikt nie zamierzał budować żadnego ośrodka dla dzieci. Jak zawsze mówię, Putin zawsze kłamie i wtedy w 2005 roku od razu zamierzali tu zbudować dacze. Mówimy jedno, a robimy co innego. Udziałowcami Lirusa byli Mikołaj Szamałow, przyjaciel rodziny, a w przyszłości swat, z którym Putin w 1996 roku odpoczywał w Davos, pułkownik KGB w stanie spoczynku Dmitrij Goriełow i biznesmen Siergiej Kolesnikow. Dlaczego ci ludzie ni z tego, ni z owego zdecydowali się budować ośrodek dla dzieci? Jeden z nich nam o tym opowiedział. Około 2005-2006 roku pojawia się taki pomysł. Chcieliśmy zbudować nie za duży domek na brzegu Morza Czarnego, bo przecież kadencja prezydenta nie może trwać wiecznie i jej koniec jest już bliski. Trzeba przekazać władzę, a chciałoby się mieć coś na emeryturę. Wszystkie kwestie były omawiane z Szamałowem i Korzynem, zarządzającym majątkiem prezydenta. To on pokazywał Putinowi tę działkę, załatwił umowę na jej wydzielenie i nagle ten mały domek zaczyna stawać się ogromnym pałacem. W 2010 roku Siergiej Kolesnikow opublikował list otwarty wzywający prezydenta Miedwiediewa, żeby położył kres putinowskiej korupcji. Kolesnikow, jako osoba zaangażowana w projekt budowy pałacu, powiedział dosłownie wszystko, gdzie i co jest budowane, za czyje pieniądze, na kogo jest zarejestrowane, wszystkie machinacje z firmami offshore i akcjami na okaziciela, wszystko. Opublikował dokumenty księgowe, umowy, opublikował nagrania dźwiękowe, negocjacji między wykonawcami a sponsorami. To wszystko wydarzyło się 10 lat temu i szczerze mówiąc, od tamtej chwili żadnych rewelacji na taką skalę i o takiej wiarygodności pewnie nie było. Wszystko zaczęło się tak. Na początku lat 90. Kolesnikow z Goriełowem założyli w Petersburgu firmę Petromed. Miał w niej udziały także urząd mera Petersburga, a interesy miasta w tej spółce reprezentował zastępca mera Władimir Putin. Czyli Putin, Kolesnikow i Goriełow znali się wiele lat. Na początku 2000 roku do Petromedu zwrócił się Mikołaj Szamałow z osobistą propozycją Putina, który właśnie został wybrany na prezydenta, szukając sposobów dodatkowego zarobku. Propozycja była, jak wszystko, co wymyśla Putin, jawną korupcją i była szczególnie śmieszna, biorąc pod uwagę to, że kiedy Putin został prezydentem, ogłosił, że zaczyna walkę z oligarchami. W naszym kraju za oligarchów uważało się przedstawicieli dużego biznesu, którzy za plecami społeczeństwa chcą wpływać na decyzje polityczne. Taka grupa ludzi nie powinna istnieć. To była walka na śmierć i życie. Sami zobaczcie. Oni się umówili, że oligarchowie, na przykład Abramowicz i Mordaszow, przekażą pieniądze Petromedowi, a Petromed wydaje na medycynę, modernizację szpitali, zakup sprzętu itd. Ale częścią tej umowy było też to, że 35% od darowizn będzie trafiało do specjalnej spółki offshore z akcjami na okaziciela. Nazwisko nigdzie nie jest wskazane, ale firma należy do tego, kto przyniósł kartkę papieru. On proponował im, będziemy ich nazywać oligarchami, udział w akcjach charytatywnych. Na przykład, bardzo dobry program, dostawy sprzętu medycznego. Szamałow postawił tu warunek, że 35% wartości tych dostaw trzeba odłożyć. Co bardzo ważne, na samym początku, kiedy podejmowaliśmy decyzję, nigdy nie było rozmów o pałacach. Te pieniądze miały być źródłem finansowania projektów inwestycyjnych, których celem miało być rozwijanie w Rosji produkcji sprzętu medycznego.
Szamałow, Gorjełow i Kolesnikow dostali po 2% akcji spółki offshore, a 94% akcji oddali Putinowi czy też Michałowi Iwanowiczowi, jak nazywali go uczestnicy projektu w celach konspiracyjnych. Skąd się wziął ten pseudonim Michał Iwanowicz? Został wymyślony po to, żeby można było rozmawiać w towarzystwie i nie wymieniać nazwiska, bo to przyciąga uwagę. Kiedy ludzie stoją obok, a ty wymieniasz słowo Putin, od razu wszyscy nastawiają uszu i zaczynają przysłuchiwać się każdemu słowu. Putin był Michałem Iwanowiczem, a Timczenko? Timczenko był gangreną. A Korzyn? Szamałow był profesorem Przeobrażeńskim. Tak, w ogóle to jest łapówka, ale Putin nazwał ją Rosinwestem. Bez przedrostka Ros najwyraźniej nie można wykonywać projektów. Początkowo zakładano, że Rosinwest stanie się czymś w rodzaju osobistego funduszu inwestycyjnego prezydenta. Miał przyjmować te łapówki od wszystkich Abramowiczów, ale patriotycznie inwestować je w upadające rosyjskie przedsiębiorstwa, a potem przypisywać sobie zasługi i zdobywać polityczne punkty. Prawie zapomniałem, oprócz tego oni się umówili, że za te pieniądze zbudują pałac. Projekty inwestycyjne rzeczywiście jakieś były, ale niedługo. Po jakimś czasie Szamałow, który był głównym łącznikiem Putina i osobą, na którą zapisano obiekt w Gelendrzyku, nakazał zamknąć wszystkie projekty oprócz pałacu. Potem nam powiedzieli, trzeba wszystko pozamykać. To był czas kryzysu z 2008 roku. Wszystko trzeba zamknąć, bo nie starcza pieniędzy na pałac. Ja powiedziałem, że nie będę kontynuował budowy pałacu. Wszystkie pieniądze Rosinwestu miały zostać przekierowane na budowę stulecia w Gelendżyku. Kolesnikow, który nie miał planów poświęcenia swojego życia i biznesu pałacowi Putina, pisze wspomniany list otwarty i opowiada o szczegółach tego, co się stało. Do tego czasu na wciąż niedokończony pałac wydano już kilkaset milionów dolarów, a pełne szacunki opiewały na miliard dolarów. Historia opowiedziana przez Kolesnikowa znalazła potwierdzenie przy słynnej aferze Panama Papers i podczas innych śledztw. Na przykład bardzo dobre przeprowadziła agencja Reuters, pamiętacie? Był taki projekt Narodowy Zdrowie. Dziennikarze prześledzili, że nasze państwo kupowało drogi sprzęt medyczny po cenie znacznie wyższej od rynkowej. Różnica między cenami zostawała w kieszeniach pośredników, którzy przepuszczali te pieniądze przez kilka firm. W rezultacie przelewali je na konto Lanfranco Cirillo, polskiego architekta pałacu Putina z dopiskiem na budowę obiektu na Morzu Czarnym. My płaciliśmy podatki, żeby z tych pieniędzy leczono chorych, a oni sobie te pieniądze wzięli i wydali na pałac Putina. Bardzo dziękuję. W internecie można znaleźć kilka zdjęć ze środka pałacu. Robią wrażenie i rozwiewają wszelkie wątpliwości co do tego, kto jest jego właścicielem. To szczegół, który mnie osobiście dotknął do żywego. Popatrzcie na to zdjęcie bramy rezydencji zrobione przez jednego z robotników. Coś wydaje się niejasno znajome. Gdzieś to już widzieliśmy. Tutaj. W klasycznej, wszystkim znanej scenie szturmu na pałac zimowy z filmu Siergieja Eisensteina. Właściwie nawet teraz możecie zobaczyć tego orła przyjeżdżając do Petersburga i podchodząc do Ermitaża. A fakt, że Putin na swojej prywatnej daczy ozdobił bramę dokładną kopią carskiego orła w koronie z pałacu zimowego, mówi nam wiele o tym, za kogo on sam siebie uważa. Ale ani ten przeciek, ani historia Kolesnikowa potwierdzona dziesiątkami dokumentów nie powstrzymały budowy stulecia. Putin chce, Putin dostanie. Żeby zatuszować skandal, wymyślili schemat. Pałac jakoby kupił biznesmen Aleksander Ponomarenko, wieloletni partner Rotenbergów, którzy z kolei są przyjaciółmi Putina od judo. Ponomarenko handluje z nimi nieruchomościami, wraz z nimi jest też właścicielem lotniska Szeremetiewo. Ponomarenko udzielił kilku wywiadów, powiedział, tak, kupiłem to dla siebie, zbuduję tu hotel. Potwierdził reporterom, że kupił pałac od Szamałowa za 350 milionów dolarów, że zakupu dokonał na swoją cypryjską spółkę offshore. Otwieramy sprawozdania finansowe tego offshore'u. Znajdujemy 2011 rok i widzimy, że był zakup, ale pałac kupiono nie za 350 milionów, ale za 350 tysięcy dolarów albo 10 milionów rubli według kursu z tamtego czasu. To cena dwupokojowego mieszkania na obrzeżach Moskwy. To fikcyjna transakcja. Nawet nie zadali sobie trudu, żeby przelać pieniądze. Po prostu wyznaczyli bogatego człowieka, który będzie uważany za właściciela pałacu. Od momentu, w którym Ponomarenko zajął stanowisko podstawionego właściciela,
Izraela, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o zarządzanie pałacem. Po prostu wcześniej Szamałow był właścicielem zamku, a teraz został jego zarządcą. Po Szamałowie pałacem zaczęła zarządzać jakaś firma Investstroj. Dla zwykłych ludzi miało to oznaczać, że nie ma on już żadnych związków z Putinem. Dyrektor firmy to niejaki Bołat Zakarianow. Jako właścicielki figurują Tatiana Kuzniecowa i Inna Kołpakowa. Offshore, na który zapisano pałac, reprezentował człowiek o nazwisku Iwan Sierditow. Co to za ludzie? Patrzymy na ich biografię i wszystko staje się jasne. Bołat Zakarianow, wtedy dyrektor firmy zarządzającej pałacem, teraz z rozporządzenia Putina został dyrektorem w administracji prezydenta. Tatiana Kuzniecowa to żona Olega Kuzniecowa, wtedy dowódcy jednostki wojskowej Federalnej Służby Ochrony, która uczestniczyła w budowie pałacu jako deweloper. Teraz ta jednostka wojskowa została przemianowana i ma bardziej zrozumiałą nazwę – Administracja Eksploatacji Mienia Organów Bezpieczeństwa Państwa. Inna Kołpakowa jest żoną Aleksandra Kołpakowa, ówczesnego szefa Wydziału Służby Bezpieczeństwa Prezydenta Rosji. Do zadań tej jednostki należy budowa i zarządzanie rezydencjami głowy państwa. Obecnie Aleksander Kołpakow jest dyrektorem zarządzającym nieruchomościami prezydenta Federacji Rosyjskiej. Iwan Sierditow to młody prawnik, który w tym czasie pracował dla firmy Jegorow, Pugiński, Afanasiew i partnerzy. Jegorow, coś wam to mówi? To ten sam Nikołaj Jegorow, kolega z roku Putina, który później pomagał mu z pracą u mera Sobczaka. Teraz Sierditow jest szefem działu prawnego w administracji nieruchomości prezydenta. I mały bonus, żebyście zrozumieli, na ile opłaca się strzeżenie tajemnic Putina. Tutaj, na wybrzeżu w Gelendżyku w 2015 roku zbudowano obok siebie 4 domy, jeden obok drugiego. Jeden dostała kierownik Tatiana Kuzniecowa, drugi teść Kołpakowa, trzeci architekt pałacu Lanfranco Cirillo, a czwarty, największy, należy do syna Bołata Zakarianowa. Bez względu na to, ile by nam nie opowiadano, że ten pałac należy do pewnego biznesmena, to jest bezczelne kłamstwo. Nad domami biznesmenów nie ma stref zakazu lotów, nie są one budowane przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Ochrony i nie są strzeżone przez funkcjonariuszy FSB. Przed domami biznesmenów nie zamykają morza. Nikt nie może mieć najmniejszych wątpliwości, że to pałac Putina. To jest oczywiście nie tylko budynek, to symbol 20 lat rządów Putina. I to, jak on wygląda, i to, jak go ukrywają, i kto za niego płaci. I nawet to, że budują go już 15 lat i nie mogą skończyć. Wyobraźcie sobie, macie nieograniczoną ilość pieniędzy, pełnię władzy i dowolne środki. Jak tego użyjecie? Znamy dużo przykładów. Najbogatsi ludzie na świecie często oddają swoje pieniądze na cele charytatywne, budują uniwersytet albo wielki szpital, który ma być nazwany ich imieniem. Jakie swoje marzenie realizuje Putin? Po co to wszystko robi? 20 lat u władzy, represyjne ustawy, okradziony biedny naród, unicestwienie polityki, zmieniona konstytucja, ludzie w więzieniach. Teraz zobaczymy odpowiedź. Dla złota i marmurów, dla sof w stylu Ludwika XIV, dla mozaik, fresków i witraży, dla prywatnego teatru i nawet akwadyskoteki. Obiecałem wam, że odwiedzimy Władimira Putina i zrobimy to, mimo że nikt nas tam nie zapraszał. Pomoże nam w tym jeden z wykonawców, który pracował przy budowie pałacu. Był tak oszołomiony i wściekły luksusem wystroju i szalonymi cenami mebli, że przesłał nam szczegółowy plan architektoniczny tego obiektu. Tu jest wszystko. Od rysunku wzorców na podłogach po spis wszystkich mebli i rozmieszczenie gniazdek elektrycznych. To znaczy, że zobaczymy nawet, na jakich sofach siedzi Władimir Putin, na jakich łóżkach leży, przy jakich stołach je. Zobaczcie, to piwnica. Tu jest ogromny basen, strefa spa, gabinet masażu, gabinet kosmetyczny, jakaś kapsuła spa, sauny, łaźnie tureckie, fontanny i misy kąpielowe. Z basenu można wyjść na dwór, do miejsca, które na planie zaznaczono jako akwadyskotekę. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem nawet, że coś takiego istnieje. To jest miejsce na planie, a to jego zdjęcie. To coś w typie fontanny, w której można siedzieć i zamawiać napoje. I uwierzcie mi, to nie jest jeszcze największa niespodzianka, jaka nas czeka na daczy Putina. Są też dziesiątki pomieszczeń gospodarczych, bez których nie można się obejść, kiedy żyje się życiem prawdziwego monarchy. Pokoje dla personelu, lekarzy, menedżerów, kucharzy, przebieralnie dla kelnerów, mięsny, rybny, warzywny,
warzywniak, piekarnia, przetwórnia jaj. Oj, i to nam się spodobało. Magazyn błota, 18 metrów kwadratowych. Jasne, że dla wygodnego życia prezydent Putin potrzebuje dużo błota. Z bardziej tradycyjnych rzeczy jest koktajl bar, z którego można wejść albo do kina domowego, albo do sali degustacyjnej i piwniczki z winami. Na parterze jest siłownia z tradycyjnymi japońskimi matami. Obok mnóstwo ciekawych pomieszczeń typu czytelnia czy sala muzyczna. Myślicie, że Putin bez powodu nauczył się grać na fortepianie? On planuje, że po ciężkim prezydenckim dniu, kiedy już zatroszczył się o naród, pójdzie do sali muzycznej i zagra coś dla duszy. Moglibyście teraz powiedzieć, sam to wszystko wymyśliłeś, narysowałeś plany i nam pokazujesz. Putin na następnej konferencji powie jak zwykle. To nie jest śledztwo, to legalizacja materiałów amerykańskich służb specjalnych. Dlatego przed wycieczką musimy to wszystko zweryfikować i udowodnić wam, że te dokumenty są prawdziwe. Jak już mówiłem, w 2011 roku w internecie pojawiło się kilka zdjęć wnętrz pałacu wykonanych przez robotników. Kiedy przesłano nam te plany, zaczęliśmy porównywać je z istniejącymi zdjęciami, aby upewnić się, że to nie jest sfałszowany rysunek. Akwadyskotekę już wam pokazywałem. To zdjęcie, a tu jest na planie. Okej, można zobaczyć z zewnątrz i przerysować. Poszukajmy czegoś w środku. Oto ewidentnie zdjęcie z jadalni. Tutaj wyraźnie widać stoły, krzesła i kredensy z monogramami. Bez problemu odnajdujemy ten pokój na planie. Jest to mała jadalnia. Przyglądamy się nazwom mebli wskazanych na planie. Napisane jest Citerio Atena. To podobnie jak wszyscy inni dostawcy mebli do pałacu, jest super ekskluzywny włoski dom meblarski, sprzedający towary na sztuki, wyłącznie na zamówienie. Nie da się wygooglować takiego zestawu, dlatego napisaliśmy do fabryki Citerio i po prostu poprosiliśmy o przesłanie nam katalogu. I voilà, komplet mebli w katalogu wygląda tak. Stół, krzesła, kredens, wszystko takie samo jak na zdjęciu. Oto zdjęcie robotnika obok szafki nocnej. Widać wzór na podłodze. Szukamy go na naszych planach i znajdujemy w sypialni. Zobaczmy, co to za komoda. Widzimy nazwę firmy pod Solli i symbol mebla. Zamawiamy katalog z tej fabryki. Znów super ekskluzywnej, nawet na własnej stronie internetowej nie mają tego mebla. I znów sukces. Widzimy, że komoda z katalogu wskazana na planach pasuje dokładnie do komody za plecami pracownika. Z tymi włoskimi meblami była śmieszna sytuacja. Poprosiliśmy o przesłanie nam zdjęć 20 czy 30 mebli, które znaleźliśmy na planach i pracownicy fabryki w którymś momencie bardzo się zdziwili i zapytali, czy to nie my zamawialiśmy u nich dokładnie takie zestawy do Pałacu nad Morzem Czarnym. Powiedzieliśmy, tak, to my zamawialiśmy. A to druga włoska rodzinna fabryka mebli. W Pałacu Putina też jest dużo mebli od nich. Oni nawet na swojej stronie internetowej opublikowali zdjęcia tego zamku ze środka i filmik, gdzie napisano, że ich klienci zasługują na najbardziej niezwykłe wnętrza. Potem widzimy tych klientów. Producenci tworzą tak ekskluzywne meble w tak małych liczbach, że przez dziesięciolecia pamiętają wszystkich klientów. Ceny temu odpowiadają. Oto kilka mebli Putina. Skórzana sofa kosztuje 2 miliony rubli, toaletka też za 2 miliony. Na korytarzach stoją tańsze kanapy, pewnie dla gości. Na przykład za 1,5 miliona rubli. Jest jeszcze świetny stół z wbudowanym barem za 4 miliony rubli z łapówek. Po upewnieniu się, że nasze plany architektoniczne są dokładne i wiarygodne, zamówiliśmy wizualizację 3D i odtworzyliśmy wszystkie wnętrza. Tam, gdzie mieliśmy zdjęcia, rekonstrukcja jest w 100% zgodna z oryginałem. Tam, gdzie nie było zdjęć, szczegóły takie jak kolorystyka czy wzór na tapecie mogą się nieznacznie różnić. Wchodzimy do pałacu głównym wejściem. Władimir Putin uważa się za rosyjskiego cara i tak też się zachowuje. Włoski architekt zbudował mu pałac we włoskim stylu. Klasyczne palazzo. Wewnętrzny dziedziniec z fontanną pośrodku, a wokół krużganki, jakbyśmy byli nie pod Geleńczykiem, a w Bolonii albo we Florencji. Z dziedzińca wchodzimy do czytelni. Tak nazywa się to pomieszczenie. Tu przekonujemy się, na ile nasza rekonstrukcja przypomina oryginał. Zdjęcia z tego pokoju są dostępne w internecie i my je porównujemy. Popatrzcie. Kolumny, sztukaterie, żyrandole i freski. Wszystko się w 100% zgadza. A tu złote orły. Ich nigdy za dużo. Władimir Putin, czytając w tym pokoju Komsomolską Prawdę, musi pamiętać, że jest panem Rosji. A tutaj zrobiono jedno z najbardziej znanych zdjęć wewnątrz pałacu. Beztroski robotnik położył się na chwilę na kanapie, na której będzie później spoczywać czcigodne ciało. Oj, powinien uważać, bo ta kanapa jest droższa niż całe jego mieszkanie. Wychodzimy z czytelni, bo mamy jeszcze wiele miejsc do odwiedzenia. Otwierają się drzwi po prawej stronie i trafiamy do szykownego marmurowego pomieszczenia z barem, przypominającym
istniejącego foyer w teatrze czy filharmonii. Tak, dobrze się domyślacie. Bogaci ludzie tworzą w swoich domach sale kinowe, a prezydent Rosji zbudował sobie w domu najprawdziwszy teatr z ogromną sceną, kulisami, garderobami oraz prawdziwie imperatorskimi lożami. Nie żartuję. W pałacu Putina jest cały teatr. Sala widowiskowa ma dwa poziomy. Trzy loże na dole można otoczyć aksamitnymi zasłonami na wypadek, gdyby gospodarz potrzebował więcej prywatności. Na górze są loże z kanapami. I tutaj przejawia się wierność Władimira Putina tradycji. W carskiej Rosji dziedzice budowali sobie teatry pańszczyźniane. Nasz prezydent też taki ma. O jego ciągotach do przyjęć kostiumowych opowiadała śpiewaczka Natalia Wietlickaja. Razem z grupą innych artystów została zaproszona na zamknięty występ do rezydencji Putina na Wałdaju. Jakież było jej zdziwienie, gdy okazało się, że występować będzie dla Putina i jego pięciu gości odzianych w kostiumy z czasów carycy Katarzyny. Artystom zapłacono tytułami artystów narodowych, zegarkami, brylantami, a także najcenniejszą ikoną z autografem prezydenta. A co napisał na tej ikonie? Z wyrazami szacunku, Władimir Putin. Podczas gdy zwykli Rosjanie starają się ułożyć jak najwygodniej, żeby obejrzeć koło fortuny, w teatrze w Pałacu nad Morzem Czarnym przygasają światła, odkrywają kurtynę i przywódca narodu oddaje się najbardziej wyszukanym formom rozrywki. A skoro mowa o rozrywce, wiecie, czym pasjonuje się nasz prezydent? Nie uwierzycie. Uwielbia fajki wodne. Wchodzimy do pomieszczenia, które na planie pałacu oznaczone jest jako sala fajek wodnych. I rzeczywiście wygląda jak najlepsza, najdroższa tego typu sala w Machaczkale. Kanapy, stoliki, przyciemnione światła, idealna atmosfera na dyskusję o budżecie. Pośród miękkich poduszek goście prezydenta mogą także nacieszyć oczy specjalnym pokazem, bowiem w pomieszczeniu znajduje się również scena. A tu zaskoczenie. Na scenie znajduje się specjalny podest z rurą. Zastanówmy się, po co jest rura na scenie? Może do zamocowania choinki, może do kebaba, a może do wystąpień dla poparcia konstytucji? Jeżeli sala z fajkami wodnymi wprawiła was w zachwyt, to ciąg dalszy spodoba wam się jeszcze bardziej. Siergiej Kolesnikow w swoim liście do Miedwiediewa napisał też, że w pałacu jest kasyno, ale nikt nie przejął się specjalnie tymi rewelacjami, bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent Rosji w swoim prywatnym domu zbudował sobie kasyno. Pewnie autor listu przesadza, koloryzuje. Nic z tych rzeczy. Ogromne prywatne kasyno rzeczywiście istnieje. W projekcie było przewidziane kasyno, ale to kasyno nie jest przeznaczone dla gości z ulicy, jest po prostu do spędzania tam czasu. Так сказать, приглашение людей с улицы. Ну, просто для проведения времени. Wchodzimy do prywatnego kasyna Władimira Putina. Co prawda w całym kraju kasyna są niedozwolone, ale tutaj wolno wszystko. Są dwa stoły do gry w karty i oczywiście ruletka. Ciekawe tylko, na co tam się gra, bo gra na pieniądze chyba nie jest dla nich niczym ciekawym. Raczej na spółki Skarbu Państwa. Proszę się więc nie dziwić, że wszystkie narodowe bogactwa w kraju należą do przyjaciół Putina. Całkiem możliwe, że po prostu je przegrał. Przez salę bilardową z kasyna trafiamy do salonu gier. Okazuje się, że nasz prezydent nie stroni także od prostych rozrywek i lubi sobie potańczyć. Widzimy stanowisko do gier tanecznych z wielkim ekranem. Resztę sali zajmują automaty do gier dla prawdziwego patrioty. Ma tu swoje własne Las Vegas nad Morzem Czarnym. Pomieszczenie nazywa się Salą Rozrywki, gdzie rząd jednorękich bandytów stoi koło złoconych foteli po jedyne 700 tysięcy rubli za sztukę. A to zapewne ulubiony pokój prezydenta Putina, miejsce, gdzie wygrywa ze wszystkimi. Nie ma tu globusów ani map działań wojennych, za to jest mały, zabawkowy tor wyścigowy. Dla małych, elektrycznych przyjaciół Putina przygotowano pomieszczenie wielkości kawalerki. To tutaj główny strateg polityczny naszych czasów wykonuje swoje imponujące triki, wyprzedza przeciwników na zakrętach i niezmiennie wygrywa w wielkim wyścigu. Nieco zakłopotani, ale jednak przenosimy się na pierwsze piętro do miejsca najświętszego, sypialni głównodowodzącego wojsk i prezydenta Rosji Władimira Władimirowicza Putina. Tutaj bardziej pasowałoby słowo apartament. Wszystko zaaranżowane jest według najwyższych arystokratycznych standardów. Nie tak jak u was, że otwieramy drzwi i od razu widać łóżko. Najpierw mamy pierwszą bawialnię z kanapami i fotelami. Tutaj chyba odpoczywa się przed odpoczynkiem i dopiero stąd można przejść do buduaru. Przemykamy cichutko na poduszkach.
Szalona cesarzowa, a w naszym przypadku szalony cesarz, te słowa cisną się na usta. Złoto, aksamit, baldachimy i obowiązkowy telewizor, żeby nie przegapić ważnych wiadomości na pierwszym kanale. Właśnie tu, w sypialni Putina, koło tej komody zrobiono to zdjęcie. Jak widać, nie tylko my jesteśmy tacy mało delikatni. Z sypialni monarchy można trafić jeszcze do jednej, już zupełnie prywatnej bawialni. Tu nawet Sieczina nie zapraszali. I kolejne drzwi, a za nimi garderoba, przez którą można przejść do łazienki. Tam jest jacuzzi otoczone marmurowymi kolumnami. Nie wiem, ile wy potrzebujecie metrów kwadratowych do nocnego spoczynku, ale w pałacu pod Geleńczykiem na sypialnie przeznaczono ich 260. No i nadszedł moment, żeby powiedzieć: pokazaliśmy wam pałac Putina. Sypialnie, kasyno, wodną dyskotekę, samochodziki, więc subskrybujcie nasz kanał i udostępniajcie dalej. Ale rzecz w tym, że jego majątek nad Morzem Czarnym nie ogranicza się jedynie do tego kompleksu pałacowego. Pałac Putina to znacznie więcej niż to, co do tej pory zobaczyliśmy. Winnice. Tutaj w miejscowości Dziwnomorskoje znajduje się 186 hektarów ziemi. Widzimy tylko 32 hektary, na których uprawiane są winorośle. Coś pięknego. Firma Łazurna Jajagoda dostała je na własność w 2010 roku, a do tego dzierżawi wokół 150 hektarów. To dość znana winnica. Ma stronę internetową, gdzie można zobaczyć te same piękne pejzaże, tylko podkręcone dla celów reklamowych. Mamy tu i zdjęcia samej winnicy, malutkiej, ale sympatycznej. Ma powierzchnię 5200 m kwadratowych. Zabudowania są drewniane, a wewnątrz dojrzewające wino całą dobę leżakuje przy dźwiękach muzyki klasycznej, bo podobno od tego wino jest jeszcze lepsze. Jest i lądowisko dla helikopterów o wymiarach 60 na 60 metrów, bo czy winnica może funkcjonować bez takiego lądowiska? Na terenie działa specjalnie zabezpieczony system łączności. Nie bardzo wiadomo po co, ale to wygodne, kiedy komuś na drugim końcu na szybko potrzebna jest kolejna butelka wina. Odlatujemy z winnicy i widzimy ogrodzenie i budkę dla strażników w środku tego obiektu. Jak już przekonaliśmy się na przykładzie pałacu Putina, to normalna praktyka, dzięki której personel winnicy jest odizolowany od personelu kompleksu wypoczynkowego, a tajne obiekty są chronione przed spojrzeniami osób postronnych. Przelatujemy nad winoroślami i widzimy, że jest co chronić. To ogromna rezydencja albo szatu, jak się nazywa według dokumentów. Budynek ma przedziwną formę z wieloma balkonami i placykami. Powierzchnia to 2400 metrów kwadratowych. Obok znajduje się kompleks spa o powierzchni 3200 metrów kwadratowych z ogromną werandą. Tutaj mamy sztuczny staw, a na nim domki dla ptaków. Po co Putinowi jeszcze jedna willa 10 kilometrów od ogromnego pałacu? Jeden z autorów projektu opisał to w taki sposób. Siedzisz sobie z kieliszkiem czerwonego wina i podziwiasz morze o zachodzie słońca. Widocznie w sąsiedniej Praskowiejewce, gdzie w skale wykuto specjalną salę degustacyjną, zachody słońca są jakieś inne. W 2011 roku razem z pałacem te winnice sprzedano panu Ponomarience, ale tutaj czeka nas ciekawy zwrot akcji. Już po 4 miesiącach sam Ponomarienko wszystko sprzedał, nie komu innemu jak przewodniczącemu Partii Wzrostu i rzecznikowi środowisk biznesowych Borysowi Titowowi, który przez kolejnych 6 lat był oficjalnym właścicielem tych winnic. Rozpoczął produkcję wina, następnie w 2018 roku oddał rezydencję i winnice z powrotem przyjaciołom Putina. Co ciekawe, przez cały czas, kiedy Titow był właścicielem, raczył dziennikarzy swoim winem i aktywnie komunikował, że to jego nowy, długofalowy projekt. Całe to mienie było kontrolowane przez znane nam osoby, przyjaciela Putina, Nikołaja Szamałowa, Tatianę Kuzniecową, Innę Kołpakową i Iwana Sierditowa. A co z Titowem? A co ma być? Titow też miał korzyści z tego, że był przykrywką. Raptem rok po tym, jak jego Abrau Durso zostało właścicielem Łazurnej Jagody, Władimir Putin wydał rozporządzenie, w którym mianował Borysa Titowa na stanowisko rzecznika biznesu. Nawet to stanowisko zostało specjalnie stworzone dla niego po to, żeby chronił biznes Putina. Oczywiście, biznes czasem lubi się pożalić, ale jednak... Żeby móc kontynuować naszą opowieść, musimy uważnie przyjrzeć się tej butelce wina. Była ona napełniona w tej samej winnicy. Na etykiecie widnieje napis: ekskluzywne wino z dworu Dziwnomorskoje, wyprodukowane z wykorzystaniem najlepszych europejskich technologii z winogron wyhodowanych na glebach w rejonie Geleńczyku, na kamienistych stokach nad Morzem Czarnym w otoczeniu reliktowego Lasu Sosnowego.
Ale producent to z jakiegoś powodu nie spółka z OO Łazurna Jajagoda, lecz spółka Divnomorje S.A. I tutaj odkrywamy jeszcze jeden interes Putina na wiele, wiele miliardów rubli. Wino rzeczywiście produkuje nie Łazurna Jajagoda, tylko ta firma, Divnomorje. Dzierżawi ona od jagody zakład produkcyjny, magazyn o powierzchni 2000 m2, hoduje winogrona i sprzedaje swoje produkty pod marką Dwór Divnomorskoje. Biznes nie jest wielki, około 150 tysięcy butelek rocznie. Dla porównania, Abrau Durso produkuje 39 milionów butelek, ale mimo to w 2018 roku ktoś udzielił firmie Divnomorje kredytu bez odsetek na 7,5 miliarda rubli. Maleńkiej winnicy ktoś dał bez odsetek tyle, ile wynosi 2,5 rocznego budżetu Geleńczyku. Tym dobrodziejem i jednocześnie jedynym właścicielem Divnomorja był 42-letni Władimir Kołbin. W jego życiorysie nie znajdujemy niczego nadzwyczajnego. Dyrektor portu w Geleńczyku, człowiek nieubogi, ale na oligarchę nie wygląda. Oto jego dom o powierzchni 330 m2 w Geleńczyku, pół kilometra od morza. Kupił go w grudniu 2019 roku. Nie jest to pałac miliardera, a to jego jeszcze skromniejszy dom, 200 m2 w okręgu leningradzkim. Skąd on ma mieć 7,5 miliarda? Tata mu dał. Władimir Kołbin to syn Piotra Kołbina, przyjaciela Putina z dzieciństwa. Razem chodzili na wiejską dyskotekę, później został jednym z portfeli prezydenta. W 2018 roku starszy pan Kołbin zmarł. Funkcję tego, który przechowuje pieniądze Putina, odziedziczył jego syn. Jest jeszcze jeden ciekawy szczegół. Wino z dworu Divnomorskoje, małej i nieznanej winnicy bez żadnej większej reklamy, ma wyjątkowy status. Myślę, że nikt z was nie miał okazji go spróbować, ani nawet zobaczyć. To dlatego, że wy, drodzy widzowie, nie bywacie na przyjęciach na Kremlu. Dotarliśmy do kilku zdjęć menu zorganizowanych na Kremlu bankietów. Na przykład w 2019 roku z okazji Dnia Zwycięstwa podawano sałatkę z kamczackiego kraba, przegrzebki i wino Chardonnay z dworu Divnomorskoje. W Dniu Jedności Narodowej, patrzymy na menu, ten sam wybór. Putin podejmuje tym właśnie winem swoich przyjaciół, swojego chińskiego towarzysza Xi Jinpinga. Przy tym winie omawia również z Łukaszenką pogłębioną integrację. Na początku winnice były dla Putina elementem statusu, ekstrawaganckim hobby, ale gotowość otaczających go ludzi do przysług i nieograniczone fundusze doprowadziły do nieuniknionego efektu, a mianowicie wymknięcia się tego hobby spod kontroli. Stworzono kolejne uprawy winorośli, jeszcze większe i droższe od tych, które przed chwilą widzieliśmy. Pośród nich odkryliśmy duży winny zakład produkcyjny. Nowe winnice znajdują się 9 kilometrów w przeciwnym kierunku od pałacu, w wiosce Krynica. W XIX wieku przyjechała tu grupa narodowolców i tołstojowców wraz z rodzinami i założyli pierwsze winnice. Po 130 latach pojawia się tu ten oto człowiek z Petersburga, Nikołaj Jegorow, kolega Putina ze szkolnej ławki. W 2015 roku firma Axis Inwestycje wydzierżawiła tu 140 hektarów. A teraz spójrzmy na te nie najpiękniejsze zdjęcia. Co to za pobity, półżywy człowiek? Może to dowódca komórki terrorystycznej zatrzymany w okolicznych lasach? Może groźny przestępca? Nie. To znany ekolog z Krasnodaru, Andrzej Rudomacha. Zdjęcia wykonano po tym, jak został pobity przez nieznanych sprawców. Miał pękniętą czaszkę, złamany nos, chemiczne poparzenia oczu i cały szereg innych obrażeń. Do ataku doszło zaraz po tym, jak wraz z zespołem współpracowników był na inspekcji ekologicznej w Krynicy. Ekolodzy pojechali tam, żeby sprawdzić, kto bezprawnie wycina las. Trafili na wielką budowę ogrodzenia, 6 stanowisk ochroniarzy i cerkiew w bizantyjskim stylu. Po ataku na Rudomachę dziennikarze Nowej Gazety odkryli, że tę niezwykłą cerkiew przeniesiono z Grecji, a dokładnie zrobiła to już wielokrotnie wspomniana przez nas zarządzająca pałacem i innymi winnicami Putina żona dowódcy jednostki federalnej służby ochrony Tatiana Arnoldowna Kuzniecowa. Dziennikarze skierowali do firmy Axis pytanie, czym zajmuje się u nich Kuzniecowa. Szybko dostali odpowiedź, że Kuzniecowa jest zamawiającym od strony technicznej całego projektu, czyli osobą, która w imieniu właściciela nieruchomości nadzoruje budowę. Jak Katarynka mogę tylko trzeci raz powtórzyć, że te uprawy winorośli w rzeczywistości należą do majątku Putina. Pałac jest zapisany na jednego człowieka, winnice w Divnomorskim na drugiego, a to na trzeciego. Zarządzają tym ci sami ludzie.
Zobaczmy z lotu ptaka, co kryje się za wysokimi ogrodzeniami. Od strony Morza Czarnego nadlatujemy nad kolejne winnice Putina w miejscowości Krynica. Te trzy pola to tylko niewielka część, zaledwie 18 hektarów. Teren po prawej jest dwa razy większy. Cała ziemia wokół też należy do Putina, 140 hektarów. Tam widać wielką budowę. Setki robotników budują supernowoczesną wytwórnię win. Część budowlańców mieszka w tych halach, część jest dowożona autokarami. Na ten projekt co roku wydawanych jest 3 miliardy rubli. Niewiarygodnie drogie hobby, a co najważniejsze, na cudzy rachunek. Lecimy dalej. Budynek po prawej stronie to jedno z dwóch stanowisk strażników o powierzchni 830 metrów kwadratowych. Ta ogromna brama pozwala na przejazd wielkich ciężarówek. Odwracając się, widzimy stację energetyczną o powierzchni 1200 metrów kwadratowych. To właśnie stąd cały zakład czerpać będzie energię. Teraz jesteśmy dokładnie nad garażem dla maszyn rolniczych na 1150 metrów kwadratowych. Dalej widzimy zakład produkcyjny, który według dokumentów ma powierzchnię 13 700 metrów kwadratowych. To o 4000 metrów kwadratowych mniej niż ma Pałac Putina. Nowy kompleks, choć jeszcze nieukończony, ma już swoją oficjalną nazwę. Kompleks winiarski Stara Prowancja. Jeżeli w Dziwnomorskim wino Putina leżakuje przy nieustającym akompaniamencie odtwarzanej muzyki klasycznej, to tutaj jest miejsce dla całej orkiestry symfonicznej. Najlepsze toskańskie wina skręcają się z zazdrości. Robi wrażenie? Mam dla was jeszcze więcej. Dotarliśmy do firmy, która zajmuje się dostawami sprzętu do tej winnicy. W deklaracjach celnych wykazują, że sprowadzane przez nich z zagranicy rzeczy są przeznaczone dla zakładu winiarskiego Krynica. Znaleźliśmy 58 deklaracji, co stanowi krople w morzu, jeśli chodzi o zakupy przy budowie zakładu, ale nawet to jest porażające. Wazon z hartowanego szkła w kształcie stożka 30 tysięcy euro, czyli 2 miliony 600 tysięcy rubli. Żyrandol z systemem dekoracyjnych liści 2 miliony 700 tysięcy, kanapa z 20 poduszkami ponad 3 miliony rubli, stolik kawowy wykończony ciekłym metalem 4 miliony 300 tysięcy rubli, stolik kawowy w cenie dwupokojowego mieszkania. Jestem najbogatszym człowiekiem nie tylko w Europie, ale i na świecie. Jest też kilka innych przedmiotów, nie aż tak drogich, ale świetnie obrazujących świat, w jakim żyje Putin. Włoska szczotka do toalety za 700 euro oraz uchwyt do papieru toaletowego za 1038 euro, a tych łazienek są tam dziesiątki. Przecież to nawet nie dom ani willa, to zakład produkcyjny. Putin nie będzie tu nawet mieszkać, on tu będzie czasem zaglądać, przechadzać się między winoroślami, zachwalać glebę i piękne okoliczności przyrody. Ale w toalecie będzie na niego czekać szczotka i uchwyt do papieru za 150 тысяч рублей. Виноградниками хвалить тюруар и приговаривать, какая благодать. Ну и на случай чего. Czyli średnia roczna emerytura jednego Rosjanina w jednej łazience, z której Putin być może nawet nie skorzysta. W одной путинской уборной, в которую он, возможно, никогда не зайдет. Co roku będziemy mogli podnosić emerytury niepracującym emerytom przeciętnie o 1000 rubli. W średnim na 1000 rubli. Ale na tym nie kończy się to przedsiębiorstwo winiarskie. Axis Inwestycje ma firmę bliźniaczkę, Apex Jug, w której znajdujemy kolejne 150 hektarów winnic w odległości 2 km na zachód od Dziwnomorskiego. W ten sposób łączna powierzchnia hobby Putina to aż 530 hektarów. A skoro jeszcze nie odlecieliśmy daleko od Krynicy, ta działka, którą widzieliśmy lecąc, jest dzierżawiona przez firmę Jużnaja Cytadel. To też część czarnomorskiego imperium Putina, część obronna. Ta firma hoduje ostrygi i małże. Po co dzierżawią tę małą działkę z pomieszczeniami gospodarczymi, tego nie wiemy, ale wiemy, po co dzierżawią ten ogromny teren morski i ten. I ten. To są obszary, gdzie firma miała hodować ostrygi i małże. Ale sądząc z ich rocznego sprawozdania, nie sprzedali ani jednego mięczaka. Za to pod pretekstem prowadzenia działalności można zabraniać ludziom zbliżania się do pałacu od strony morza. I tylko za samo wspominanie o tej firmie hodującej ostrygi oligarcha Michał Prochorow w swoim czasie zwolnił kierownictwo należącej do niego gazety RBK.
właściciele. A więc widzieliśmy ogromną łapówkę, którą otrzymał Putin, a teraz zostaje nam niewiele. Musimy zorientować się, kto ją wręczył i w jaki sposób nasz dożywotni prezydent obsługuje swoje tajne aktywa. Mamy tysiące bankowych transakcji, umów pełnomocnictw, dokumentów rejestracyjnych i wypowiedzi osób, które pracowały przy tej budowie. Mamy wystarczająco dużo, żeby a. udowodnić, że Pałac i Winnice to prawie finansowo jeden system, za to wszystko płacą ci sami ludzie i b. pokazać, jak działa fundusz łapówkowy Putina, gdzie ludzie kierują pieniądze do specjalnie utworzonej firmy, te się mieszają, a następnie zostają wydane na rozrywki przywódcy narodu. Zobaczmy, jak to się dzieje. Zaczniemy od tego, do kogo to wszystko należy, a dokładnie na kogo jest zapisane. To godne podziwu, bo zważywszy na to, że lokalni mieszkańcy nie nazywają tego miejsca inaczej niż Pałac Putina, to poziom konspiracji jest porażający. Oto zakład winiarski w Dniwnomorskim, winnica w Krynicy, jeszcze winnica koło Dniwnomorskiego, Ostrygi i Pałac. Wszystkie one są zapisane na specjalnie utworzone spółki akcyjne, do których trafiają pieniądze. Te spółki zatajają, kto jest właścicielem, i te pięć formalnie niepowiązanych ze sobą firm wybrało jeden rejestr, Centrum Zarządzania i Rejestracji w Sankt Petersburgu. Ta firma to specjalnie utworzony kieszonkowy rejestr, kontrolowany przez przyjaciela Putina, Kowalczuka. Tam są informacje o prawdziwych udziałowcach wszystkich tych firm wokół Geleńczyku, a także innych znanych aktywów Kowalczyków, Banku Rosja, Narodowej Grupy Medialnej. Rejestr Kowalczuka utworzono po to, żeby nie dało się stwierdzić, co do kogo należy. Dochodzić do tego trzeba innymi metodami, analizując księgowość, sprawozdania roczne, pełnomocnictwa. Rozwijając temat winnice, już ustaliliśmy, że Dniwnomorie S.A. należy do Kołbina. Łazurna Jagoda, właściciel firmy i Szatu, należy do spółki non-profit Rozwój Inicjatyw Rolnych. To jest fundusz należący do Kołbina i Gennadija Timczenki, starego znajomego Putina z lat 90. Axis i Apex ze swoimi szczotkami do toalet zostały w 2019 roku sprzedane przez kolegę z klasy Putina, Jegorowa, tym samym panom. Za 300 hektarów ziemi, fabrykę i winnicę Rozwój Inicjatyw Rolnych zapłacił byłemu właścicielowi Jegorowowi zaledwie 60 milionów rubli. Wyjaśnijmy sens całej konstrukcji spółek non-profit. W poprzednim filmie On nie jest dla was dinką o Miedwiediewie opowiadamy, że jego tajne dacze też były zapisane na spółki non-profit. Putin wykorzystuje te same mechanizmy, tyle że pieniądze, jakimi obraca, są znacznie większe. Chodzi o to, że do takich spółek łatwiej wprowadzać pieniądze, a skoro są non-profit, to znaczy, że nie płacą podatków. A tak naprawdę to portfele, czyli kufry, do których trafiają środki. Nawet nie udają, że prowadzą jakąkolwiek działalność. Spójrzmy więc. Oto roczne sprawozdania, jakie spółki non-profit muszą składać w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mamy sprawozdanie Rozwoju Inicjatyw Rolnych Kołbina i Timczenki. Patrząc na te liczby, widzimy, że ich działalność rolnicza jest niewielka, a może nawet, że jej nie ma. Ale kiedy zaglądamy do ich rocznych sprawozdań finansowych, to widzimy coś zupełnie innego. Mają dziesiątki miliardów rubli na kontach. Jak widać, te wpływy mają formę darowizn i cesji. Darowane są im nie tylko pieniądze, lecz także akcje spółek, prawa wynikające z gwarancji kredytowych. Na rachunkach funduszu jest tyle pieniędzy, że same odsetki wynoszą 650 milionów rubli rocznie. Timczenko i Kołbin mają jeszcze jeden, Fundusz Rozwoju Efektywnego Rynku Inwestycyjnego. Ta sama historia. Na rachunkach nikomu nieznanej firmy mającej jednego etatowego pracownika jest 21 miliardów rubli. Zostały nam Ostrygi i Pałac. Zgodnie z oficjalną wersją należą do Ponomarienki. Ostatnia zmiana w dokumentach rejestracyjnych Pałacu pochodzi z 2017 roku, kiedy to zamieniono spółkę offshore Savoyan na rosyjską Binom S.A. Poprzedniego właściciela spółkę offshore reprezentuje pełnomocnik Natalia Tichomirowa. Nowego właściciela także reprezentuje Natalia Tichomirowa, dyrektor Binomu. A dyrektorem firmy Jużny Citadel od Obrony i Ostryk jest również ona. To ciekawe, bo to tak jakby sprzedawali to sami sobie. Binom S.A. to tak w ogóle dziwna spółka. Jak wyobrażacie sobie firmy, do której należy najdroższy dom mieszkalny na świecie? Firmy, do której należy wprawdzie nielegalnie Pałac Prezydenta? Założę się, że nie w ten sposób. Znajdujemy się w Petersburgu, w zwykłej dzielnicy mieszkalnej na obrzeżach miasta. Właśnie tutaj, w bardzo skromnym centrum biznesu, wynajmuje biura spółka Binom. Dokładnie tutaj, za tym oknem obraca się dziesiątkami miliardów rubli. Firma wynajmuje to biuro mniejsze niż 10 metrów kwadratowych. To za mało nawet na jednego pracownika. Jeżeli ukrywają przed nami prawdziwego właściciela, to zobaczmy chociaż, kto go reprezentuje na zgromadzeniach akcjonariuszy. Kim jest główny człowiek?
człowiek w spółce Binom, który podpisuje się pod wszystkimi decyzjami. To niejaki Aleksandr Samosiuk. Możemy przeanalizować wszystkie pełnomocnictwa, żeby zobaczyć, jacy prawnicy obsługują Binom i kto ma prawo podpisywać dokumenty. Mamy kilka kolejnych nazwisk. Na tej podstawie sporządziliśmy listę 5 osób zarządzających spółką Binom. Są to dyrektor Tichomirowa, pełnomocnik udziałowca i 3 prawników. Wiecie, co ich łączy? Wszyscy są zatrudnieni na etat w innej firmie, Akcept, która należy do Michaiła Lwowicza Szełomowa. Kim jest ta nowa postać, która wydaje się być najważniejsza w strukturach własności pałacu? Podpowiedź możemy znaleźć na oficjalnej stronie Władimira Putina. Matka Władimira Putina, Maria Iwanowna Szełomowa, była bardzo dobrą i życzliwą osobą. Matka Putina miała brata, Iwana Iwanowicza, zaś Michaił Szełomow jest jego wnukiem, czyli kuzynem Putina. Michaił Szełomow urodził się w 1968 roku. W latach 90. pracował na budowach, a potem jako fotograf. Jego kariera nie układała się do tego stopnia, że załatwiano mu zajęcia po znajomości. W 2002 roku Szełomow trafił do państwowej spółki transportu morskiego Sovcomflot. Posłuchajmy, co mówi osoba, która go bezpośrednio zatrudniała. Pan był dyrektorem zarządzającym Sovcomflot? Tak, od 2000 do 2004 roku. A Szełomow pracował w Sovcomflocie? Widział go pan na własne oczy? Tak, to ja go zatrudniałem na przełomie 2000 i 2001 roku, nie pamiętam dokładnie. Skoro to taki niezwykły człowiek, proszę powiedzieć, jak do was trafił? Ze względu na swoje stanowisko często odpowiadałem za decyzje kadrowe. Prawie każdy członek zarządu kogoś rekomendował do pracy. Igor Iwanowicz Sieczin akurat nie był w zarządzie, ale spotkałem się z nim i poprosił mnie o zatrudnienie jednego człowieka w Petersburgu. Zapytałem, czy to ktoś z obsługi lądowej, czy z załogi statku, żeby wiedzieć, gdzie mogę go zatrudnić, a on na to, że sam zobaczę. Dał mi teczkę z jego aktami. Przejrzałem je i przekazałem dyrektorowi naszego oddziału w Petersburgu, żeby on się z nim spotkał, poznał go i ewentualnie odmówił. Spotkali się, porozmawiali, a potem zadzwonił do mnie Sieczyń, pytając, czy dałem temu człowiekowi pracę, czy nie. On spotkał się z nim, pogadał. Budowaliśmy jeszcze statki w stoczni admiralicji i postanowiliśmy, że będzie pracował zgodnie ze swoimi kwalifikacjami fotografa. Czyli fotografował statki. Nie tyle statki, co proces ich budowy. Wykonywał też dodatkowe prace biurowe. Potem pomyślałem, że muszę zapytać Michaiła, czemu się tak nim interesuje tyle ważnych osób. A to minister mnie pyta o niego, a to Korzyn prosi, żeby coś tam dla niego załatwić. Więc zapytałem Szełomowa, Michaił, na przyszłość, żebym wiedział, jak reagować. Powiedz mi, kim ty jesteś? A on mi na to w tajemnicy, że jest bliskim krewnym Putina. To on mnie wtedy, po большому секрету, mówi, że on bliższy rodzinnik Putina. Jednocześnie na samym początku tego wieku, jeszcze za pierwszej kadencji Putina, bardzo skromnie żyjący Szełomow zaczął szybko się bogacić. Ta sama firma, Akcept, dostała udziały w kieszonkowym banku Putina, Banku Rosija, oraz największym rosyjskim towarzystwie ubezpieczeniowym Sogaz. To były setki milionów dolarów. Szełomow powinien być jednym z najbogatszych ludzi w kraju, ale nadal pracował jako szeregowy pracownik w Sovcomflocie, chodził do biura, mieszkał w skromnej kamienicy na obrzeżach Petersburga. Dziś zresztą tam mieszka, bo przecież jego majątek nie należy do niego. Na niego po prostu zapisano to, co Putin ukradł albo dostał w łapówkach. Pewien chłopiec z Kirgistanu napisał do Putina, jak do świętego Mikołaja, i poprosił o akcję Gazpromu. Putin zwrócił uwagę na ten list. Sprawa została nagłośniona, wszyscy się uśmiechali, ale chłopiec niestety nie dostał akcji, lecz tulski piernik i portret Putina. Nowogodni podarok Rustamu od prezydenta Российской Федерации Владимира Владимировича.
Noworoczny prezent dla Rustama od prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina. Tulski piernik i termos. Taki prezent przekazała administracja prezydenta przez świętego Mikołaja, a do tego portret z autografem prezydenta z życzeniami powodzenia w szkole. A w zasadzie mógł dać parę akcji, zwłaszcza, że w rodzinie Putina jest ich pod dostatkiem. Ustaliliśmy, że kuzyn Putina, Szełomow, właśnie przez spółkę Akcept posiada 39 milionów akcji Gazpromu, czyli około 0,2% całej korporacji, a ich wartość rynkowa to przeszło 8 miliardów rubli. I tylko na tym Szełomow zarabia ponad 0,5 miliarda rubli rocznie. W 2018 roku dostał 650 milionów i mam nadzieję, że dali mu też tulski piernik. Nie chcę być milionerem, nie chcę być miliarderem, tylko akcjonariuszem Gazpromu. Po analizie 15-letniej historii tego pałacu wiemy już, że to, na kogo zapisany jest ten obiekt, nie ma żadnego znaczenia. Kogo by nie było wśród właścicieli, najważniejsze jest to, kto tym pałacem zarządza. O ile do 2017 roku byli to ludzie związani z Federalną Służbą Ochrony i administracją prezydenta, to teraz pałacem zarządza spółka należąca do kuzyna Putina, na którego przez lata zapisywane były najbardziej tajne aktywa. Sponsorzy. I tak oto doszliśmy do najciekawszej części, czyli kto za to wszystko płaci. Pamiętacie najważniejszą zasadę putinowskiej korupcji? Trzymaj pieniądze u ludzi, których znasz od dawna. Przeanalizowaliśmy ponad 100 tysięcy transakcji bankowych spółek i osób zaangażowanych w mechanizm finansowania pałacu i jesteśmy gotowi ujawnić nazwiska skarbonek Putina. Przez cały film opowiadając o interesach Putina, wspominałem o osobach pozornie niepowiązanych ze sobą, ale zaraz zrozumiecie, skąd się wzięły i co je łączy. Spotkali się nad Morzem Czarnym, żeby wręczyć największą łapówkę świata. Oto znane nam spółki, na które zapisane są winnice i pałac. Zacznijmy od winnicy i willi w Dziwnomorskim. Firmie Dziwnomorskoje, produkującej wino Dwór Dziwnomorskoje, ponad 8 miliardów rubli przekazał Władimir Kołbin, syn Piotra Kołbina, przyjaciela Putina z dzieciństwa. Firma Łazurnaja Jagoda, właściciel winnicy i willi, najwięcej pieniędzy otrzymała od rosyjskiego przedsiębiorstwa Aratron, ponad 2 miliardy rubli. Aratron należy do petersburskiego biznesmena Aleksandra Plechowa. To bardzo ciekawa i nieprzypadkowa postać. Pamiętacie miliardy na rachunku innego przyjaciela Putina z dzieciństwa, wiolonczelisty Rogudina, które wypłynęły w aferze Panama Papers? Niemal wszystkie pieniądze, jakie zarobił, wydał na zakup instrumentów muzycznych za granicą i sprowadzenie ich do Rosji. Z jakiegoś powodu te miliardy przechodziły przez spółki Skarbu Państwa i oligarchów, a sam wiolonczelista nie za bardzo miał pojęcie, co tak naprawdę posiada. Wtedy właśnie znaleziono osobiste miliardy Putina, jego skarbonki offshore. A zarządzał tymi pieniędzmi Aleksandr Plechow jako pełnomocnik. Kolejna spółka zagraniczna, do której wpłacali pieniądze oligarchowie Mordaszow i Rotenberg, była zapisana konkretnie na Plechowa. Z należącego do Plechowa Aratronu pieniądze trafiały do Łazurnej Jagody, Dziwnomorja i Jużnej Cytadeli, która rzekomo hodowała ostrygi i małże. Biznes w Petersburgu Plechow prowadzi z jeszcze jednym przyjacielem Putina z sąsiedniej daczy, Jurijem Kowalczukiem. Ten pojawia się na naszym wykresie otoczony chmurą spółek offshore. To pajęcza sieć firm, które sam kontroluje, przelewając pieniądze. Spółki wykorzystywane są także do finansowania prywatnych aktywów braci Kowalczuków, domów, samolotów, śmigłowców i innych aktywów łączonych zarówno z Kowalczukiem, jak i z samym Putinem. Wyróżnia się w tym wszystkim firma offshore Forst, z której pieniądze trafiały zarówno do Dziwnomorja, jak i do firmy od ostryg, ale najwięcej, 1,5 miliarda, trafiało do Łazurnej Jagody. O tym była też mowa w Panama Papers. Przez tę spółkę firma Rogudina sprowadzała pieniądze z zagranicy z powrotem na rosyjski rachunek. Ale to nie wszystkie pieniądze, za które hoduje winogrona Łazurnaja Jagoda. Dodatkowo finansuje ją spółka Skarbu Państwa Rosnieft i główny protegowany Putina, który kiedyś nosił za nim teczkę za czasów w merostwie Petersburga, a teraz uchodzi za wielką i straszną postać, Igor Iwanowicz Sieci. Pomiędzy Łazurną Jagodą a spółką córką Rosnieftu podpisano umowę, na mocy której spółka Skarbu Państwa płaci winnicy 40 milionów rubli miesięcznie za najem, nie wiadomo czego, bo Łazurna Jagoda nie posiada niczego, co byłoby tyle warte. Za takie pieniądze można dziś wynająć powierzchnię biurową o wielkości 14 tysięcy metrów kwadratowych na samej górze któregoś z wieżowców w prestiżowej moskiewskiej dzielnicy finansowej. W ten sposób, za pośrednictwem tych opłat za fikcyjny najem, Łazurna Jagoda dostała od Rosnieftu ponad 2 miliardy rubli.
хорошенько осознать. Есть фирмы. Тут доходим до наиважнейшей части этого механизма и мусимы то добре зрозуметь. Са фирмы, которые належат до 2 миллиардеров, Тимченко и Колбина. Они до тих фирм впроводили уж такие суммы, что не сам в стане их выдать, więc улокували их в банку, а и так еще więcej pieniędzy dorzucają tu także miliarder Kowalczuk, Zielonczeli Starou Gudin i spółka Skarbu Państwa Rosnieft. Ale po co? Właśnie tu przed nami ukazuje się ten legendarny fundusz łapówkowy Putina. To tak jak w książkach o profesjonalnych przestępcach, których wszyscy szanują, tak też jest na Kremlu. Biznesmeni płacą daninę szefowi, a on wydaje pieniądze na co chce. Idziemy dalej. Pozostałe winnice i zakład w Krynicy są budowane za pieniądze kilku osób. Pierwszą z nich jest wspólnik Putina z lat 90. Gennadij Tymczenko, który dał 3 300 000 000 rubli. Kolejne 3 miliardy pochodzą od kolegi Putina ze szkolnej ławki Mikołaja Jegorowa. O nim już sporo wspominałem w tym filmie, więc możecie odnieść wrażenie, że Jegorow to jakiś wielki oligarcha. Nie, jest prawnikiem, wspólnikiem w kancelarii. Zważywszy na to, że jego majątek jest szacowany na 5 miliardów rubli, wychodzi na to, że połowę wszystkich swoich pieniędzy wydał na winnicę w Krynicy, a następnie sprzedał ją za 50 milionów rubli. Ale na wydawaniu własnych pieniędzy na winnicę się nie kończy. Czy pamiętacie historię o przyjaciołach Putina ze studiów? Jegorow, Ragimow i Chmarin. W 2015 roku ta trójka założyła w Petersburgu firmę Decyzje Inwestycyjne i od niej pochodziły 2 miliardy w formie pożyczki dla zakładów w Krynicy. To wcale nie największy wydatek kolegów Putina ze studiów. W 2019 roku firma przekazała 2,5 miliarda rubli spółce Binom, właścicielowi pałacu, a w 2020 roku kolejne 2 miliardy 600 milionów, razem 5 miliardów, ale nawet to nie starczyło na rekonstrukcję i nowy podziemny kompleks hokejowy. Binom dostała jeszcze prawie tyle samo, 4 miliardy 300 milionów rubli od naszego pierwszego bohatera, kolegi Putina z drezdeńskiej rezydentury KGB, Mikołaja Tokariewa, a właściwie nie od Tokariewa, ale od państwowej spółki Transnieft, którą on zarządza. Ten sam układ, jaki mają Rosnieft i Łazurna Jagoda. Fikcyjny najem, ale na znacznie większą skalę. Spółki córki Transnieftu przekazują 120 milionów rubli miesięcznie pałacowi w Praskowiejewce. A ponieważ Transnieft to jednak spółka Skarbu Państwa, to muszą to jakoś wytłumaczyć, dlaczego wydają tak ogromne sumy na wynajem amfiteatru we wsi Praskowiejewka. Dlatego Nikołaj Tokariew, szef firmy, raz do roku przyjeżdża tu, żeby dać się sfotografować i poudawać, że organizuje tu jakieś robocze spotkania. To zdjęcia Tokariewa z lądowiska. Potrzebne jest nietrywialne podejście do organizacji pracy. Tak też robimy. Wiele procesów musi toczyć się równolegle. Przyjechał, stanął przed kamerami, zapłacił i wyjechał. Łącznie ze struktur Transnieftu wyprowadzono 4 miliardy 300 milionów rubli na konto właściciela pałacu w ciągu 3 lat. Tym samym państwowa spółka Transnieft jest jednym z głównych sponsorów budowy pałacu Putina. W ciągu ostatnich 3 lat, według najskromniejszych oszacowań i przy niekompletnych danych, które posiadamy, pałac i winnice otrzymały 35 miliardów rubli. Te pieniądze wydawane są właśnie teraz na rekonstrukcję, budowę winnicy oraz utrzymanie tej ogromnej posiadłości. A do tego trzeba byłoby dodać miliard dolarów zainwestowany w budowę do 2017 roku. Więc jeżeli zapytacie, ile kosztuje pałac Putina pod Gelendżykiem, odpowiedź jest skomplikowana, bo takie obiekty z tunelami w skale i podziemnymi boiskami do hokeja nie trafiają na sprzedaż, ale możemy spróbować oszacować minimalną wartość, ile do tej pory wydano na budowę. Łącznie to już 100 miliardów rubli i dlatego nazywamy to wszystko największą łapówką na świecie. Przyjaciele Putina, otrzymawszy od niego pozwolenie na kradzież, czego tylko chcą w Rosji, dali mu wiele dowodów wdzięczności, ale przede wszystkim zrzucili się, zebrali 100 miliardów rubli i zbudowali za to pałac dla swojego bossa. Kobiety. Spójrzcie jeszcze raz na ten schemat. Przyznacie, że wygląda na skomplikowany, nawet jak na przedsięwzięcie tajnej budowy najdroższego pałacu na świecie z winnicami. A jeżeli powiem, że jest to tylko ułamek całości? Do schematu można dorysować jeszcze dziesiątki firm, które finansują wiele innych aktywów Putina i jego rodziny, wykorzystując te same pieniądze, którymi zarządzają ci sami ludzie. Przecież potrzeby naszego skromnego prezydenta nie kończą się na pałacu nad Morzem Czarnym. Przecież ma
ma rodzinę. Nie sądzicie chyba, że jego bliscy będą żyć z pensji jak zwykli ludzie? Każdy z nich musi mieć gdzie mieszkać. Każdy potrzebuje samolotu i jachtu, a to wszystko kosztuje. To znaczy, że potrzebny jest system finansowania i ludzie, którzy go zasilą pieniędzmi. Ten fundusz łapówkowy, którego podstawy wam przedstawiliśmy, Putin wykorzystuje na pokrycie kosztów życia członków swojej rodziny. Im większa rodzina, tym większe wydatki, a Putin, jak przystało na człowieka uważającego się za monarchę, ma bogate i ekscytujące życie osobiste. Niedawno wydawnictwo Projekt opowiedziało nam ciekawą historię z życia tego głęboko wierzącego człowieka, obrońcy wielowiekowych tradycji konserwatywnych. Okazuje się, że w Sankt Petersburgu mieszka pewna kobieta, Swietłana Krivanogich, dawniej była po prostu miłą, młodą kobietą, a teraz jest udziałowcem Banku Rosji i jest bajecznie bogata. Nikt nie może pojąć, jak to możliwe, że Swietłana, która była sprzątaczką, ma takie szczęście, a oto szczęście. A szczęście, вот оно. Krivanogich poznała Putina pod koniec lat 90., a jak donosi Projekt, w 2003 roku urodziła mu córkę Jelizawietę. Po kilku miesiącach miała już 450-metrowe mieszkanie, które dostała od Kowalczuka i innych przyjaciół Putina ze spółdzielni Jezioro. Potem dostała kolejne mieszkania, znowu od starych znajomych Putina. Na przykład to 200-metrowe mieszkanie, zaledwie 300 metrów od Ermitażu, otrzymała od Olega Rudnowa, którego gazeta Kommersant wymieniała wśród przyjaciół Putina jeszcze w 2005 roku obok Kowalczuka. Po urodzeniu córki Putinowi na Krivanogich zapisano więcej aktywów, w tym 3% udziałów w Banku Rosji, a wszystko to finansował ten sam system, który opisaliśmy. Przykładowo jej firmy Ozon i Plus otrzymują pieniądze od spółki Akcept. Ozon jest właścicielem kurortu Igora w obwodzie leningradzkim. Tymczasem do Pulsu należy 40-metrowy jacht Swietłany Krivanogich. Znana nam już firma Offshore Forstis, która przekazywała pieniądze winnicy w Dziwnomorskim, udzielała też kredytów kolejnej spółce Krivanogich Profit. Ta firma jest właścicielem Centrum Leningrad w Ogrodach Tauryckich w Sankt Petersburgu. Potwierdzamy informacje zdobyte przez Projekt. W całym tym systemie nie mogłaby się znaleźć przypadkowa kobieta. To kolejny przykład na to, jak przyjaciele Putina kradną pieniądze w całym kraju i odwdzięczają się, utrzymując jego kochankę i jej dziecko. Prywatne życie Putina to jego sprawa. Jak chce, niech założy nawet 20 rodzin. My chcemy zwrócić uwagę na to, że jego burzliwe życie jest opłacane łapówkami i korupcją. Czy to normalne, że w kraju, w którym 20 milionów ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, on kupuje kochance jacht? Zarówno jacht, jak i mieszkanie Krivanogich to pestka przy tym, jak żyje gimnastyczka Alina Kabajewa, kobieta o przedziwnym statusie w Rosji. Chyba nie zdziwi nikogo, jeśli powiem, że one wszystkie mi się podobają. W 2008 roku zamknięto gazetę Moskowski Korespondent, bo napisała artykuł o związku Putina z Kabajewą. Temat może jest tabu, ale prawdy to nie zmienia. Skradzione miliardy idą na utrzymanie kolejnej kobiety Putina. Z dokumentów widać, że Alina Kabajewa jest związana z tym systemem. Jej babcia dostaje od Timczenki 200-metrowe mieszkanie w Petersburgu. 4 dni wcześniej inny figurant w tym układzie, a właściwie jego ojciec, zapisał na tę samą babcię 2 przylegające do siebie mieszkania na Arbacie, każde po 300 metrów kwadratowych. Biznesmen Grigorij Bajewski, który ma takie same powiązania z Rotenbergiem jak Ponomarienko, w sierpniu 2013 roku przekazał babci Kabajewej 0,5 hektara ziemi na przedmieściach Moskwy z 2 domami po 1400 i 1700 metrów kwadratowych. 5 lat później sąsiednią działkę kupiła sama Kabajewa. A w ogóle to była gimnastyczka została mianowana szefową do spraw mediów w kraju, przewodniczącą Rady Dyrektorów Narodowej Grupy Medialnej. Ta struktura należy do głównego opiekuna pieniędzy Putina, Kowalczuka, i zarządza niemalże większością mediów w Rosji. Może i Kabajewa jest najlepsza na świecie w akrobacjach z szarfą, ale nie byłaby w stanie zarządzać spółkami medialnymi, gdyby nie jej związek z Putinem. Smile,
W 2018 roku oficjalnie zarobiła u Kowalczuka 785 milionów rubli, ale proszę nie myśleć, że Alina i jej krewni tylko biorą te pieniądze i mieszkania. Oni też coś od siebie dają. Spójrzcie na ten wzruszający dokument, do którego dotarliśmy. To po prostu dokument epoki. To wypis z księgi wieczystej dotyczący niewielkiego mieszkania w Soczi, które babcia Aliny kupiła w 2011 roku. Po 6 latach mieszkanie przechodzi na własność Michaiła Szełomowa, krewnego Putina. Tak więc postępuje konsolidacja wspólnego majątku. Ten wypis to jedyny dokument, na którym obok siebie figurują rodziny Kabajewej i Putina. Teraz mam wiarę w przyszłość i 2 grudnia pójdę głosować na jedną Rosję i na człowieka, który dał mi tę wiarę, na Władimira Putina. Jednak życie w poligamii niesie ze sobą nie tylko przyjemności, ale też kłopoty, a ta piosenka, którą zna każdy w kraju, jest jakby napisana specjalnie dla Putina. Pamiętacie, jak to szło? Pięknie mieć 3 żony, ale z drugiej strony człowiek ma też 3 teściowe. A Putin ma co najmniej 3 teściowe. Szczęśliwie dla przywódcy narodu ma on jednak to, czego nie miał bohater filmu Kaukaska Branka – Gazprom. Gazprom miał spółkę córkę Ciepło Invest, która zarządzała kotłowniami, rurami, kablami i podobnymi drobnostkami. To była mała firma, którą zlikwidowano. Ale jakoś tak wyszło, że tuż przed likwidacją firma ta nabyła kilka ekskluzywnych apartamentów w najdroższym miejscu w Moskwie, w pobliżu ulicy Ostożenka. W 2014 roku Ciepło Invest stał się właścicielem apartamentu o powierzchni 260 metrów kwadratowych w tym samym budynku na ulicy Preczistienka oraz liczącego 220 metrów na ulicy Mołocznej Pierełłok. To bardzo, bardzo drogie mieszkania. I w ciągu roku od zakupu jedno z mieszkań, to droższe, trafia do matki Aliny Kabajewej, Lyubow Michajłowny, zaś drugie, trochę skromniejsze, do matki Swietłany Kriwonogich. Pamiętacie, co Gazprom mówił w swoich reklamach? Skarb narodowy. Moim zdaniem powinien zmienić hasło na Gazprom. Wykorzystujemy skarb narodowy do utrzymania teściowych Putina. Wielki rosyjski pisarz Lew Tołstoj bardzo jasno opisał strukturę władzy w Rosji. Zebrali się złoczyńcy, którzy okradali lud, zwerbowali żołnierzy i sędziów do pilnowania ich orgii i ucztują. To genialna fraza opisująca to, co dzieje się w naszym kraju. Zebrali się złoczyńcy, którzy okradali lud, zwerbowali żołnierzy, Gwardię Narodową i FSB do pilnowania swoich pałaców. Siedzą i grają w swoich kasynach w otoczeniu żon, kochanek i dzieci i nigdy dobrowolnie nie oddadzą władzy. Często słyszy się takie niemądre zdanie. Ci już się nakradli, to niech zostaną, inaczej przyjdą nowi i zaczną od nowa kraść. Ale przecież widzicie, że im nigdy nie będzie dość, wręcz przeciwnie. Pieniędzy stale trzeba więcej. Nawet jak wam dadzą podwyżkę z 30 do 45 tysięcy rubli, to pieniędzy i tak wciąż brakuje. Z nimi jest tak samo. Tej kupił jacht, tamtej mieszkanie, budowlaniec podnosi ceny, dzieci rosną, trzeba im kupić dom, potem córka Putina wychodzi za mąż, więc jej mąż musi zostać najmłodszym miliarderem w Rosji, bo będzie awantura. A i starsza córka ma męża, a córka Kriwonogich jest dorosła, niedługo będzie chciała mieć własny jacht, potem wnuki podrosną i każdy ma ogromny apetyt. A mówimy o samym Putinie. Jest jeszcze Miedwiediew, są ministrowie, Millerowie, Rotenbergowie, Kowalczukowie i Timczenkowie. Nigdy nie będzie dość złodziejstwa. Będą kraść coraz więcej, dopóki nie rozkradną całego kraju. Rosja cały czas sprzedaje ogromne ilości ropy, gazu, metali, nawozów, drewna, a dochody społeczeństwa są coraz niższe, bo Putin ma pałac i Kabajewą i Kriwonogich, a każdy urzędnik na niższym szczeblu ma swój pałac i swoją Kabajewą. Dopiero kiedy przestaniemy godzić się na urzędników, którzy kradną, gdy wybierzemy innych, zaczniemy żyć normalnie. A jeśli nie przeprowadzą uczciwych wyborów, to musimy wychodzić na ulicę i innymi metodami odbierać im władzę. To właśnie odróżnia bogate kraje od biednych. W bogatych krajach ludzie przy najmniejszym niezadowoleniu wychodzą na ulicę, a władze się tego boją. W biednych krajach ludzie to tolerują, a władze przeprowadzają referenda dotyczące przedłużenia swoich rządów i mówią: jeszcze trochę, poczekajcie, jesteśmy u władzy dopiero 20 lat.
Zobaczcie, co oni robią. Codziennie wchodzą nowe przepisy zabraniające krytykować władzę. Każdy, kto okazuje niezadowolenie, jest obcym agentem. Nie wolno już nawet agitować na rzecz kandydatów, którzy nam się podobają. Nie wolno krytykować jednej Rosji. Putin i jego banda złodziei chcą dożywotniej władzy bez żadnej kontroli. Doszliśmy do momentu, w którym to nie grupa ludzi okrada państwo, a samo państwo stało się instrumentem kradzieży. Federalna Służba Ochrony i Gwardia Narodowa ochraniają pałace. Sędziowie pakują zakratki niezadowolonych. FSB stworzyło grupę zabójców, która ma za zadanie zabijać wszystkich, którzy nie siedzą cicho. Ale dobra wiadomość jest taka, że nas jest o wiele więcej. Putin i wszyscy, którzy go chronią, to co najwyżej kilkaset tysięcy ludzi. Nas jest dziesiątki milionów. Jeżeli każdy, kto ogląda ten film, udostępni go, rozerwiemy cenzurę na strzępy. Gdyby 10% niezadowolonych wyszło na ulicę, to nikt nie odważyłby się fałszować wyborów. Jeżeli każdy z nas zarejestruje się i w sposób przemyślany zagłosuje, to partia Putina, jedna Rosja, partia złodziejstwa i degradacji, przegra wybory. Wtedy zacznie się konkurencja polityczna. Stopniowo poprawi się jakość polityki i urzędników. Pojawią się sprawiedliwe sądy, normalni prokuratorzy. Już nie będzie można kraść na taką skalę. I tak, krok po kroku, zaczniemy żyć lepiej i bardziej dostatnio. Musimy przestać być cierpliwi, przestać czekać, przestać marnować swoje życie i podatki, żeby ci ludzie się bogacili. Nasza przyszłość jest w naszych rękach. Nie milczcie, nie poddawajcie się władzy ucztujących złoczyńców. Subskrybujcie nasz kanał. Tu się mówi prawdę. Pomóż nam.